Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie na dzisiejszej sesji z Litzmannstadt Ghetto do KL Auschwitz, podczas której będziemy mówić o historii getta łódzkiego, o deportacjach do Auschwitz, ale wspominamy także byłych więźniów ocalałych z zagłady, którzy po wojnie swoją pracą, zaangażowaniem upowszechniali pamięć o tym miejscu. Cała sesja odbywa się online na platformie Zoom i jest tłumaczona również na język angielski. Zanim przejdziemy do pierwszego punktu naszego spotkania, kilka słów skieruje do nas dyrektor Międzynarodowego Centrum Edukacji Auschwitz i Holokauście, pan Andrzej Kacorzyk. Państwu, dzień dobry Państwu, serdecznie Państwa witam na kolejnym spotkaniu, kolejnej sesji edukacyjnej, tym razem poświęconą deportacjom z getta Litzmannstadt do Auschwitz, jak i historii łódzkiego getta. Proszę Państwa, na początku, jak i zawsze przy tego typu okazjach, chciałem bardzo serdecznie Państwu podziękować za Waszą obecność tak liczną, a także wyrazić ogromną nadzieję, że już następne spotkania, może jeszcze nie w tym roku, ale od przyszłego roku będziemy się widzieć tutaj na miejscu w nowej, fantastycznej siedzibie Międzynarodowego Centrum Edukacji Auschwitz i Holokauście. Cieszę się i dziękuję wszystkim tym, którzy będą dzisiaj naszymi gośćmi, wykładowcami. Dziękuję panu doktorowi Adamowi Sitarkowi z Uniwersytetu Łódzkiego, doktorowi Andrzejowi Strzeleckiemu. Bardzo serdecznie dziękuję panu Markowi Zającowi, dziennikarzowi, publicyście, przewodniczącemu Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau, a także dyrektorowi stacji telewizyjnej Polsat Rodzina, który też będzie z nami, będzie prowadził wywiad z panem Marianem Turskim. Dzisiaj trochę inaczej, bo pan Marian Turski będzie, rozmowa będzie dotyczyć zmarłego w tym roku nieodżałowanej, błogosławionej pamięci pana Romana Kenta. Myślę, że nie będę więcej szczegółów zdradzał o biografiach obu panów, których pewno państwo doskonale też, których obu doskonale znacie z rocznic wyzwolenia. Będziemy też wspominać i innych byłych więźniów ocalałych z Holokaustu, ocalałych z getta Litzmannstadt, którzy przez wiele lat wypowiadali się, mówili o Auschwitz, byli bardzo aktywni, także wygłaszając przemówienia na rocznicach w dniu 27 stycznia. Proszę Państwa, tak się złożyło, że to jest jeden powód, historia deportacji, historia getta Litzmannstadt, powodem naszego spotkania, ale też tak się stało, że dzisiaj wspominamy i nie możemy nie przypomnieć 7 października 1944 roku, kiedy to wybuchły bunt wśród więźniów Sonderkommando. Dzisiaj też właśnie muzeum ogłosiło i dało informację o tym, iż została wydana nowa publikacja na temat historii Sonderkommando pod tytułem Świadkowie z dna piekła autorstwa doktora Igora Bartosika. Proszę Państwa, jeszcze innym dodatkowym powodem jest historia niezwykłej przyjaźni pomiędzy panem Marianem Turskim, Romanem Kentem, kilkoma innymi deportowanymi nastolatkami z getta Litzmannstadt w roku 1944, Noah Flugiem i kilku innymi. To jest niezwykła okazja do tego, by można było usłyszeć o tych ludziach, których tak często znamy, których znamy lub znaliśmy z publicznych wystąpień, żeby porozmawiać o tym, jakie były ich losy w Auschwitz, ale i o tym, jakie były ich losy po wojnie. Wszystko to, zarówno historia Sonderkommando, historia getta Litzmannstadt i te słowa, które
pewno wielu z nas dźwięczą w pamięci: oddajcie mi wasze dzieci, a uratujemy innych. Także rozmowa Mariana Turskiego o swoim koledze szkolnym Romanie Kęcie to opowieści o dzieciach, opowieści o nastolatkach, o bardzo młodych ludziach. To musi budzić naszą refleksję o tym, jak w czasie konfliktów, jak z powodu fałszywych ideologii, kto jest najsłabszą ofiarą, kto cierpi najbardziej, kto cierpi najniewinniej. Teraz we współczesnym świecie. Zapraszam Państwa do udziału w naszej sesji. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi za otwarcie sesji i zapraszam do wysłuchania wykładu na temat getta łódzkiego, który wygłosi pan dr Adam Sitarek, kierownik Centrum Badań Żydowskich na Uniwersytecie Łódzkim. Dzień dobry, panie doktorze. Oddaję panu głos. Dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie do wzięcia udziału w tej bardzo ciekawie zapowiadającej się sesji. Bardzo dziękuję, aż nie wiem, co powiedzieć za te bardzo ważne słowa pana dyrektora Kacorzyka, zwłaszcza te ostatnie zdania, które wypowiedział w sytuacji, którą dzisiaj widzimy, to, co się dzieje na granicy. Te słowa szczególnie mają ogromne znaczenie. Ja dzisiaj chciałem państwu opowiedzieć historię łódzkiego getta, getta w Litzmannstadt, bo tak też o tym getcie mówimy. Zdecydowanie rzadziej mówimy słowo Litzmannstadt, getto, ale o tym, dlaczego akurat tak mówimy, też mam nadzieję pod koniec mojego wykładu parę słów powiem o tej pamięci getta i polityce pamięci getta, bo to też jest bardzo interesujące. Wbrew pozorom getto łódzkie zostało też trochę włączone w taką bieżącą politykę historyczną, co jest też niezwykle interesującym tematem. Ja w Centrum Badań Żydowskich zajmuję się historią getta łódzkiego od, już liczyłem, 12 lat. Historia getta łódzkiego jest, wydaje nam się, cały czas nie do końca jeszcze rozpoznana. Wynika to z bardzo wielu rzeczy, o których też za moment powiem o wykładzie. Na wykładzie nie chcę państwu tutaj tego wstępu przedłużać. Ja pozwolę państwu, że włączę teraz prezentację. Nie wiem, jak wygląda kwestia zadawanych pytań, czy one później będą na czacie, czy w inny sposób, ewentualnie, czy jest miejsce chyba na pytania zadawane. W każdym razie, jeżeli państwo też będą mieć pytania dotyczące zarówno historii getta, albo też myślę, że przede wszystkim źródeł, materiałów do historii getta, bo to jest też bardzo interesująca rzecz, to na samym końcu mojej prezentacji będzie do mnie adres mailowy lub link do Facebooka Centrum Badań Żydowskich. Śmiało proszę pisać na maila czy na Messengerze tam przez Centrum Badań Żydowskich, jeżeli jakiekolwiek państwo mieli pytania dotyczące właśnie historii getta, bądź państwo pracują na przykład nad jakimiś projektami edukacyjnymi, w których też uwzględniają postaci z getta łódzkiego. Braliśmy udział już w kilku, co najmniej, jak nie kilkunastu takich projektach edukacyjnych jako eksperci czy osoby, które no, dzieliły się swoją wiedzą, gdzie wykorzystywano na przykład dziennik Rywki Lipszyc z getta łódzkiego, niesamowite źródło, dziennik Dawida Sierakowiaka, dzienniki innych osób dorosłych również pisane w getcie. Aktualnie mam też przyjemność współpracować z francuskim stowarzyszeniem Konwój 77, gdzie również pracujemy nad biografiami osób, które wyjechały z Francji do Auschwitz tym słynnym konwojem 77. Tam też pojawiają się osoby z Łodzi, więc tą wiedzą naszą się dzielimy. Mój wykład chciałem uporządkować w taki sposób chronologiczno-problemowy. Oczywiście 40 minut czy 45 minut to jest za mało, żeby podzielić się tą niezwykle bogatą historią getta łódzkiego. Postaram się tylko takie najważniejsze elementy z tej momentów z historii getta poruszyć, powiedzieć, podkreślając pewne cechy wyjątkowe odróżniające to getto od innych dzielnic zamkniętych, zorganizowanych przez
Niemców w czasie II wojny światowej na terenie okupowanej Polski. Postaram się też na koniec, tak jak powiedziałem wcześniej, kilka takich odniesień do współczesności, o tym jak w Łodzi się pamięta i upamiętnia getto łódzkie, bo uważam, że jest to też temat bardzo, bardzo ciekawy i cały czas on się zmienia. To jest tkanka, która cały czas jest tkanką żywą. I to wydaje mi się, że jest też niezwykle, niezwykle ciekawe. O tych cechach wyjątkowych getta łódzkiego powiem dlatego, że tłumacząc się trochę, mam wrażenie, że w Polsce szeroko, nie tylko w debacie publicystycznej, ale także w edukacji, czy w ogóle w programach nauczania, okupację i II wojnę światową postrzega się przez pryzmat generalnego gubernatorstwa i tego, jak wyglądała wojna właśnie w tej administracyjnej jednostce, czyli w Warszawie, w Lublinie, w Krakowie i na tych terenach. Bardzo mało mówi się o tym, jaką specyfikę miały tereny włączone w granice III Rzeszy, a te okupacje jednak były różnymi okupacjami, to nie była jedna okupacja. I to jest też warte podkreślenia i pamiętania, że ta rzeczywistość w GG była inna od rzeczywistości w Generalnym Gubernatorstwie, mówiąc także o losie Żydów, ale także o stosunkach polsko-żydowskich, to jest też bardzo ciekawe, czy polsko-niemieckich. To też jest bardzo interesujący temat. Zanim przejdę do historii getta łódzkiego, pokażę Państwu bardzo interesującą mapę, która znajduje się w zasobie Archiwum Państwowego w Łodzi, a jest udostępniona na takim historycznym atlasie miasta Łodzi. Jest to mapa stworzona jeszcze tuż przed wybuchem II wojny światowej, ale tutaj już są naznaczone, jakby ona została poddana tłumaczeniu przez niemiecką administrację po zajęciu miasta. Jest to mapa pokazująca ludność Łodzi w roku 40 według narodowości. Każda z tych kropek zaznaczona na mapie to jest skupisko, większe skupisko podzielone według kolorów na narodowości, gdzie żółtym kolorem oznaczono właśnie łódzkich Żydów. I to bardzo później będzie ciekawie grało z mapą dzielnicy zamkniętej, getta. Trochę tłumaczę, dlaczego dzielnicę zamkniętą zorganizowano właśnie w północnej części miasta. Właśnie dlatego, że tam było największe skupisko łódzkich Żydów, ale nie do końca na Starym Mieście czy na Bałtach, czy tej południowej części Bałt to największe skupisko było, bo jak tutaj widać, to ta strefa zamieszkiwana przez Żydów rozciągała się także na południe od tego terenu, właśnie tam, gdzie dzisiaj jest północna część ulicy Piotrkowskiej, Plac Wolności, piękny dzisiaj nowoczesny dworzec Łódź Fabryczna. To było to serce żydowskiej Łodzi. Jestem zafascynowany mapowaniem, zaznaczaniem różnych procesów na wykresach i na mapach. Dlatego też tą Państwu chciałem mapę pokazać. Mam nadzieję, że uda się w najbliższym czasie też w ramach jednego z projektów, nad którym pracujemy w Łodzi, opracować taki atlas historyczny getta łódzkiego, co może być dla Państwa też interesującym źródłem. I chcielibyśmy ten atlas również opublikować za granicą w języku angielskim. Zobaczymy, czy uda się. Właśnie czekamy na rozstrzygnięcie takiego konkursu grantowego. Proszę trzymanie kciuków. W każdym razie społeczność żydowska w Łodzi była jedną z bardziej interesujących, ale też bardziej licznych społeczności żydowskich międzywojennej Polski. Drugą co do wielkości po Warszawie i trzecią co do wielkości na świecie po Nowym Jorku, więc to też jest bardzo ważne i duże skupisko. Tak jak pokazałem tą mapę, gdzie mieszkali łódzcy Żydzi, też bardzo mocno zaznaczyli swoją obecność w strukturze i w topografii miasta. Nie mówię tylko o sklepach, o mieszkaniach i o różnych zakładach i fabrykach, ale także o tych pięknych budynkach synagog. To jest ta synagoga staromiejska przy ulicy Wolborskiej, która niestety uległa zniszczeniu w okresie II wojny światowej. A pokazałem ten budynek dlatego, że za moment chciałem Państwu pokazać, jak wyglądał ten budynek po wkroczeniu wojsk niemieckich do Łodzi. To jest zdjęcie z 13 września 1939 roku. Łódź została zajęta na samym początku drugiego tygodnia wojny, 8 września 1939 roku już wojska niemieckie były w mieście. Łódź nie była ważnym punktem strategicznym, więc nie była specjalnie broniona. Dzięki temu również też nie była bombardowana. Niewielkie straty, kilka
kilkanaście budynków w okolicy dworca Łódź Kaliska, przepraszam, i centrum miasta uległo zniszczeniu na skutek bombardowania, ale dzięki temu też ta tkanka miejska przetrwała. I dzięki temu to, co jest dla mnie i dla nas historyków Łodzi bardzo ważne, przetrwały też budynki administracyjne, w których znajdowały się bardzo cenne archiwa. I dzięki temu mamy bardzo dużo dokumentów, z których możemy korzystać, badając dzieje Łodzi, w tym także dzieje Łodzi okresu II wojny światowej. Coś, czego nie ma niestety w Warszawie, doszczętnie zniszczonej najpierw w kwietniu 1943 roku, a później w sierpniu 1944. Jeszcze wcześniej, we wrześniu 1939, po tych bombardowaniach. Oczywiście to jest też warte podkreślenia i powiedzenia na początku, że same te pierwsze tygodnie II wojny światowej w Łodzi oznaczał dla Żydów, to był okres nasilonych represji i prześladowań. Tutaj wymieniłem tylko te najbardziej, najczęściej powtarzające się, takie najistotniejsze, chociaż tych represji można by było wymienić niestety bardzo dużo, rozmaitego charakteru były to prześladowania. Poza zakazem opuszczania mieszkań, można by tak zgrupować te represje na takie grupy dotyczące najpierw izolacji ekonomicznej, czyli od zamknięcie czy odcięcie Żydów od życia gospodarczego miasta, co skutkowało pozbawieniem ich możliwości wykonywania pracy, a tym samym środków do życia. Zwalnianie z pracy, wyrzucanie z urzędów, gdzie pracowali, czy ze szkół jako nauczyciele, ale także zabieranie własności, czyli przedsiębiorstw, zakładów należących do Żydów. Druga to była taka ta izolacja symboliczna, czyli to obowiązek wprowadzenia najpierw noszenia żółtej opaski na rękawie, a następnie od grudnia 1939 roku żółtej gwiazdy Dawida naszytej na prawej piersi i prawej łopatce, które były nazywane łatami w Łodzi. No i później ta izolacja fizyczna, czyli zamknięcie w dzielnicy zamkniętej w getcie łódzkim. Tutaj przykład zdjęcia, jak wyglądało to obowiązkowe oznakowanie Żydów, bo ten przepis mówi dokładnie o tym, że mieszkania i przedsiębiorstwa powinny być oznakowane zgodnie z narodowością właściciela, a w praktyce oznaczało to głównie obowiązek oznakowania tych przedsiębiorstw i mieszkań należących do Żydów. I tu jest, może to jest trudno odczytać, ale dom gościnny Icka Zisermana przy ulicy, o ile dobrze pamiętam, Północnej 10 w Łodzi. I tam jest też taka karteczka troszeczkę zgięta, Jüdisches Geschäft i napis Gwiazda Dawida z napisem Jude, to myślę pewnie żółte, tak jak mówił to przepis. To jest zdjęcie z tej pięknej synagogi staromiejskiej przy ulicy Walborskiej, która została w listopadzie 1939 roku najpierw zdewastowana, spalona, następnie w kolejnych miesiącach wysadzona w powietrze. Te łódzkie synagogi spotkał taki sam los jak wiele synagog w Niemczech w czasie Nocy Kryształowej. Można powiedzieć nawet, że represje, które spadły na Żydów III Rzeszy, rozłożone w czasie na kilka lat przed wybuchem wojny, bo już w zasadzie od roku 1933 te pierwsze się pojawiły, najbardziej dotkliwe od roku 1935, czyli wprowadzenie tzw. ustaw norymberskich. Tutaj w Łodzi, na terenach włączonych do Rzeszy, były nadrabiane w zaledwie kilka miesięcy, więc to było, przyjęło szczególnie intensywny charakter. Ta piękna synagoga została zamieniona w gruzy. Już w końcu 1939 roku pojawił się pomysł wśród niemieckich urzędników, by łódzkich Żydów odizolować w specjalnie przeznaczonym na to miejscu. A to wynikało wprost z rozkazów, które niemieccy siły bezpieczeństwa i niemieckie władze cywilne otrzymywały od władz w Berlinie, czyli od późniejszego szefa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy Reinharda Heydricha, który w końcu września wydał taki rozkaz rozesłany w formie telefonogramu do właśnie między innymi jednostek, dowódców jednostek bezpieczeństwa, ale też władz cywilnych i policyjnych, mówiący o tym, w jaki sposób postępować z Żydami. Tam pojawił się jeden z zapisów mówiący o koncentracji Żydów blisko ważnych szlaków komunikacyjnych w dużych ośrodkach miejskich. Po to, by ułatwić realizację celu ostatecznego, którego wówczas nie sprecyzowano. I to nie jest ten cel tutaj, to jest ta interpretacja funkcjonalna wśród historyków zagłady,
Jeszcze wówczas ten cel nie był rozpoznany jako ostateczne rozwiązanie i fizyczna zagłada Żydów, ale prawdopodobnie zmuszenie do emigracji bądź przygotowanie do jakiejś zorganizowanej formy emigracji czy deportacji Żydów w konkretne wskazane miejsce, bądź tak zwany rezerwat w miejscowości Nisko nad rzeką San, a później na przykład na Madagaskar, bo takie były rozważania prowadzone. W każdym razie w grudniu 1939 roku pierwsze takie informacje na temat planowanej dzielnicy zamkniętej dla Żydów się pojawiały w korespondencji niemieckich władz tutaj lokalnych. Jeszcze wówczas Łódź była rozważana, to jest końcówka 1939 roku, jako stolica Generalnego Gubernatorstwa, ale na skutek nacisków miejscowych Niemców, którzy pokazali przemysłowy potencjał tego miasta oraz niezwykle zaangażowaną i pronazistowską mniejszość niemiecką, nie w całości, ale w dużej części. To jest też temat do przebadania. Cały czas nie doczekaliśmy się takiego studium zachowań łódzkich Niemców w okresie II wojny światowej. To jest też bardzo ciekawy temat. W każdym razie ta mniejszość niemiecka i ten potencjał przemysłowy miasta przekonał władze w Berlinie, by Łódź włączyć w granicę III Rzeszy i stworzyć tutaj taki modelowy ośrodek pokazujący, jak łatwo jest zgermanizować dawne polskie ziemie. No i później w praktyce to wprowadzano. Co między innymi wiązało się właśnie z późniejszą wprowadzoną zmianą nazwy miasta z Łódź, polskiej nazwy Łódź na niemiecką nazwę Litzmannstadt, czyli miasto Litzmana na cześć niemieckiego generała z I wojny światowej Karla von Litzmana. W lutym 1940 roku, 8 lutego, ukazało się takie zarządzenie władz policyjnych mówiące o tym, że na terenie miasta zostanie utworzona dzielnica zamieszkania dla Żydów. To jest właśnie to poprzednie zdjęcie, jak Państwo widzą na nagłówek. Tam jest napisane dzielnica zamieszkania dla Żydów i Polaków. W północnej części miasta, to jest ten taki gęsto zakreskowany obszar, miało być dzielnica zamieszkania, podkreślam, to jest takie sformułowanie użyte w tym rozporządzeniu dla Żydów, a na południu ten taki falami, tam miało być ta dzielnica zamieszkania dla Polaków. Była to dzielnica Łodzi przedwojenna górna, gdzie większość mieszkańców etnicznych to byli Polacy, więc to było też największe skupienie. Nie wiemy oczywiście, czy planowano utworzyć jakieś ogrodzenie i tak dalej. Wiemy, że w praktyce tego w ogóle nie wprowadzono i później zupełnie tego wątku nie realizowano. Skupiono się na izolacji fizycznej Żydów, którzy od lutego 1940 roku byli zmuszeni do tego, by się przenieść na teren wyznaczonej dzielnicy zgodnie z góry założonym planem i kalendarium. Okazało się bardzo szybko w połowie lutego, że takie planowe przesiedlanie Żydów zupełnie się nie sprawdza, bo trwa bardzo długo i jest związane z wieloma problemami logistycznymi. Na chwilę wstrzymano wysiedlenia i już w marcu zaczęto przymusowo wysiedlać, czy w zasadzie wyrzucać ludzi z mieszkań. Wszelkie osoby, które nie były w stanie wyjść, stawiały opór, były zabijane na miejscu i najbardziej krwawy taki moment to jest 8 marca 1940 roku, nazwany tak krwawym czwartkiem, gdzie zamordowano od 500 do 1500 osób, które stawiały opór. To jest też bardzo silnie, jakby ten moment się zapisał, jak Państwo będą czytać dzienniki z getta łódzkiego we wspomnieniach osób, które przez getto przeszły. Bądź były wówczas Łodzi, postanowiły jeszcze w tym ostatnim momencie uciec na przykład do Warszawy, bo takie też w archiwum Ringelbluma zachowały się relacje. To jest zdjęcie właśnie z takiego przesiedlania, a to jest niesamowita rzecz, obiekt, artefakt, nie wiem jak to nazwać, diorama getta stworzona w getcie, ocalona w getcie, ukryta, odnaleziona po wojnie, przechowywana w Żydowskim Instytucie Historycznym, najpierw w Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej w Łodzi, później po przenosinach CKŻH do Warszawy w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie i dopiero kilka lat temu odnaleziona, poddana konserwacji i dzisiaj udostępniana w muzeum na stacji Radegast, w miejscu pamięci Radegast, jako takie świadectwo tych przesiedleń Żydów. My mamy dwie interpretacje, mówię, my historycy, którzy zajmują się tym tematem. Muzeum Auschwitz wydaje takie bardzo interesujące czasopismo
dla edukatorów Memoria i tam właśnie chyba dwa numery temu razem z kolegą ze stacji Radegast Andrzejem Grzegorczykiem opisaliśmy ten obiekt. Zachęcam, te teksty są dostępne zarówno w języku polskim, jak i angielskim o tym obiekcie online właśnie na stronie tego czasopisma Memoria. Ta diorama prawdopodobnie przedstawia albo przymusowe przesiedlenia do getta w 40 roku, na początku 40 roku, albo wysiedlenia z getta. Mamy dwie tutaj takie interpretacje. Na każdą z tych interpretacji mamy tutaj pewne dowody i potwierdzenia. Zachęcam, żebyście Państwo sięgnęli do tego tekstu, bo to też jest bardzo interesujące świadectwo okupacji. W getto łódzkie zostało wyznaczone ostatecznie, te granice powiększono z tego malutkiego obszaru, który pokazywałem na początku, do zdecydowanie większego, czterokrotnie większego obszaru, obejmującego całe Stare Miasto, południową część Bałut i taką zieloną dzielnicę Marysin. 4 km2, tam zamknięto ostatecznie 163 tysiące osób z tych ponad 230 tysięcy, którzy w Łodzi mieszkali przed wybuchem wojny. Pozostała część łódzkich Żydów po prostu z Łodzi wyjechała albo tuż przed wojną, albo już po wybuchu wojny przed wkroczeniem wojsk niemieckich, a nawet do końca 1939 roku takie wyjazdy były możliwe w różnych kierunkach, duża część do Warszawy i dlatego też bardzo dużo łódzkich Żydów znalazło się w getcie warszawskim. Ten teren 4 km2 odgrodzono takim parkanem z drutu kolczastego, z desek i drutu kolczastego. W Łodzi nie było muru, tylko 3 getta w Polsce były ogrodzone murem, a getto łódzkie było takim drutem kolczastym, który widać tutaj szczególnie wyraźnie. Każda osoba, która do tego płotu się zbliżała lub próbowała go przekroczyć, mogła zostać zestrzelona przez niemieckiego wartownika z Schutzpolizei, niemieckiej policji ochronnej. Oczywiście tutaj akurat na tym zdjęciu widać osoby, które stoją na ulicy Zgierskiej. To była jedna z dwóch takich arterii przelotowych przez getto. Tam był zaledwie 1,5 metra chodnika, więc nie można było nie zbliżać się do tych drutów. Ale znamy relacje z kroniki getta czy z dzienników gettowych, gdzie niemieccy żandarmi też do takich osób strzelali. Dlatego też rozpoczęto tutaj budowę takich specjalnych przebić między kamienicami, by poruszać się bezpiecznie przez podwórka bez narażania się na humory strażników, policjantów. To jest zaznaczone granice getta łódzkiego z maja 1942 roku. Te granice ulegały zmianie. Kilkukrotnie część z obszarów getta było wyłączane, część czasami było powiększane. To wynikało z bardzo wielu różnych czynników, na przykład chęci zajęcia ważnych budynków, takich dobrej infrastruktury na potrzeby niemieckie. Później po wykorzystaniu ten teren był zwalniany, na przykład dotyczy to budynku sierocińca przy Marysińskiej 100. Później stopniowo wraz z realizacją ostatecznego rozwiązania i wywózką, deportacją Żydów z getta łódzkiego na śmierć, teren getta był stopniowo zmniejszany. Na przykład, co Państwo być może wiedzą, na terenie getta w jego północno-wschodniej części w grudniu 1942 roku zorganizowano obóz koncentracyjny dla dzieci polskich przy ulicy Przemysłowej, właśnie wycinając ten kawałek terenu z obszaru getta. To jest zaznaczona granica getta na takiej mapie rozkładanej z 1942 roku. Taką mapę starsi z Państwa pamiętają, można rozkładane kiedyś było kupić w kioskach i dokładnie na takiej mapie też my tutaj zaznaczyliśmy teren getta. Co jest ciekawe i to być może zwrócę już Państwo teraz na to uwagę, ta mapa jest podkolorowana w części, gdzie jest gęsta zabudowa, parki, rzeki i tak dalej. A na terenie getta nie ma kolorów. To jest oryginalny zabieg. My nie usuwaliśmy kolorów. Tych kolorów po prostu nie było. Na przykład na cmentarzu żydowskim w północno-wschodniej części getta, a zaraz obok na południu od tego jest cmentarz katolicki, gdzie ten kolor zielony jest. I to jest dla nas ogromna zagadka. Dlaczego wydawca tego planu miasta Łodzi, czyli Litzmannstadtu w 1942 roku, zdecydował się nie umieszczać koloru na terenie getta? Zagadka. W październiku 1939 roku na przełożonego starszeństwa Żydów, czyli szefa administracji żydowskiej w getcie łódzkim, został mianowany Mordechaj Chaim Rumkowski.
O Rumkowskim też jest, to jest temat na oddzielny wykład, bardzo interesująca postać, tragiczna postać, niektórzy uważają, że kontrowersyjna również, gdzie Rumkowski został wybrany na to stanowisko w związku z tym, że był ostatnim członkiem przedwojennego zarządu gminy wyznaniowej żydowskiej, który pozostał na miejscu. Prezes gminy Mintzberg wyjechał z Łodzi razem z władzami miasta, z prezydentem, starostą, wojewodą, wiceprezydentami jeszcze na początku września przed wejściem Niemiec. Jego zastępca Pływacki wyjechał w kolejnych dniach, więc Rumkowski został po prostu jedynym takim wysokim rangą urzędnikiem administracji, urzędnikiem gminy żydowskiej, który pozostał na miejscu, stąd prawdopodobnie został mianowany, no bo dokładnie nie mamy dokumentu z uzasadnieniem, ale to jest całkiem racjonalne, wydaje się być uzasadnienie, dlaczego akurat ona, nie ktoś inny. On został zobowiązany do przeprowadzenia wszelkich działań, które miały wprowadzić na terenie miasta wśród Żydów spokój i porządek. Dostał szerokie kompetencje w organizacji życia wewnętrznego dzielnicy zamkniętej dla Żydów i z tych kompetencji korzystał. Należy oczywiście pamiętać, że jego kompetencje te szerokie kończyły się tam, gdzie stały druty kolczaste. Nie miał szerszych kompetencji wykraczających poza granice getta. Ale wewnątrz getta potrafił stworzyć całkiem sprawny system administracyjny, bardzo scentralizowany i bardzo rozbudowany, który na potrzeby nawet mojej książki, monografii poświęconej administracji getta, bo tym się też zajmuję, korzystając z cytatu jednego z urzędników z administracji getta, nazwałem otoczonym drutem państwem, bo taki charakter można było tutaj zaobserwować. Rumkowski, przedwojenny działacz gminy, tak jak powiedziałem, działacz syjonistyczny, sprawny organizator, działacz społeczny, dyrektor sierocińca na Marysinie, miał duże zdolności organizacyjne, dużą charyzmę, ale także trudny charakter, ale dzięki temu pozwolił, był w stanie zorganizować naprawdę sprawnie działający aparat administracyjny, złożony z kilkudziesięciu różnego rodzaju wydziałów administracji, bardzo rozbudowany, w którym istniało też kilkaset zakładów produkcyjnych nazywanych w getcie łódzkim resortami, produkujących na potrzeby niemieckiej gospodarki wojennej. O pracy przymusowej jeszcze za moment w getcie łódzkim powiem. Postać, która w zasadzie sprawowała władzę w getcie jednoosobowo, mimo już był formalnie obowiązek i sama nazwa wskazuje, przełożony starszeństwa Żydów, powołania Rady Starszych, to ta Rada Starszych, pierwsza została aresztowana jeszcze w listopadzie 1939 roku, druga, bardzo trudno było mu zebrać po tym aresztowaniu kolejny skład. Ta druga Rada Starszych pełniła bardziej taką rolę pozorną. Faktycznie Rumkowski konsultował się tylko z najbliższymi zaufanymi współpracownikami, wcale nie członkami Rady Starszych. Ona nie spełniała później żadnej funkcji, czy Rady Przybocznej, tak, Bajrat tak zwany. Rumkowski prowadził w getcie bardzo interesującą strategię, strategię sprawowania władzy i organizacji tej władzy. Tutaj Państwo widzą hasło Unsere einzige Weg ist Arbeit, naszą jedyną drogą jest praca, po niemiecku i po żydowsku. To jest zdjęcie wnętrza jednego z resortów pracy, gdzie to hasło było wymalowane na ścianie, takie bardzo, bym powiedział, w stylu propagandy takiej autorytarnej, to co Państwo znają z, możemy znać na przykład z tych plakatów propagandowych z okresu PRL-u, czy z czasów jeszcze przedwojennych, z końca lat 30., gdzie te takie prorządowe hasła były właśnie wymalowywane w różnych miejscach na ścianach czy w zakładach pracy. I tutaj Rumkowski właśnie to hasło świetnie pokazuje jego filozofię i politykę. Politykę, którą my nazwaliśmy polityką ocalenia przez pracę. Oczywiście to ocalenie jest dla nas oczywiste, bo my wiemy, co stało się od 1942 roku, co działo się od 1942 roku z uwięzionymi w getcie, nie tylko w tym, ale w innych gettach Żydami. Rumkowski wówczas, czyli w roku 1940-1941 jeszcze tego nie wiedział, ale uznał bowiem, że społeczność żydowska będzie bezpieczna wtedy, kiedy będzie uznana za potrzebną. Stąd bardzo dużą wagę przywiązał do produktywizacji i przewarstwowienia. To jest takie bardzo
bardzo ważne słowo i pojęcie pojawiające się w wielu dokumentach i wypowiedziach Rumkowskiego, czyli przysposobienie do pracy w różnych zakładach produkujących towary na potrzeby niemieckiej gospodarki wojennej. I ta strategia ocalenia przez pracę przez duży czas wydawało się, że jest strategią przyjętą, jakby to jest dobrze przyjęta strategia i że ona się sprawdzała do pewnego momentu, czyli do momentu, kiedy rozpoczęto plan eksterminacji Żydów w końcówce roku 41 i na początku roku 40 i od początku roku 42. To jest zdjęcie jednego z resortów pracy. Zwróćcie Państwo uwagę, że te zdjęcia są kolorowe. To jest zbiór tak zwanych fotografii wykonanych przez Waltera Genewajna, księgowego z niemieckiego zarządu getta, bo getto podlegało jako instytucja, jako jednostka pod zwierzchnią władzę jednostki takiej niemieckiego samorządu, czyli wydziałowi niemieckiego zarządu miejskiego. I ten wydział nazywał się Getto Verwaltung, był kierowany przez Hansa Bibowa, kupca z Bremy. I ten wydział właśnie pełnił taką rolę pośrednika z wszelkimi innymi, w zasadzie ze światem zewnętrznym, można powiedzieć. On zapewniał dostawy żywności do getta w zamian za wyprodukowane dobra, zapewniał wymianę towarową, zajmował się przesiedleniami najpierw ludności z gett prowincjonalnych do getta, organizacją pracy Żydów więzionych w getcie, ale także organizacją pracy poza gettem, czyli wysyłaniem Żydów do pracy na tak zwanym mieście, czyli w różnych mniejszych takich zakładach czy warsztatach po kilka, kilkanaście osób, czy w dużych takich placówkach jak Dąbrówka pod Pabianicami, taki punkt sortowni, gdzie kilkaset osób pracowało, czy w zakładzie produkcji Kołder na przykład. I Walter Genewajn miał dostęp do kolorowego aparatu z kolorowymi kliszami, gdzie te zdjęcia wykonywał, korespondował z firmą Aqua, gdzie wymieniał się swoimi spostrzeżeniami na temat tego, jak te zdjęcia się wykonują, a te zdjęcia stały się podstawą świetnego filmu dokumentalnego Dariusza Jabłońskiego pod tytułem Fotoamator, który Państwo mogą znaleźć w internecie. Zachęcam do obejrzenia tego dramatycznego, przejmującego filmu. Tutaj zdjęcie Państwo widzą, to jest Mordechaj Chaim-Rumkowski, czyli przełożony Starszeństwa Żydów, razem ze swoją sekretarką Dorą Fuchs, kierowniczką Centralnego Sekretariatu, rozmawiają z Hansem Bibowem, czyli szefem niemieckiego zarządu getta, bo Bałucki Rynek to było takie serce getta. Tam mieściły się urzędy administracji żydowskiej najważniejsze, ale także ekspozytura Getto Verwaltung i instytucji niemieckich. To był jedyny punkt, przez który można się było dostać do getta, nie licząc stacji Radegast, która była tym takim tranzytowym miejscem, do którego trafiały towary i z którego wywożono towary, a później od 1941 roku przywożono ludzi, później wywożono ludzi do obozów pracy, a później do obozów zagłady. To jest zdjęcie z bałckiego rynku. Takie drewniane baraki zostały wzniesione specjalnie na potrzeby getta i w nich mieściły się różnego rodzaju urzędy. Przy bałckim rynku także stacjonował niemiecki posterunek Szupo na dole i na górze w tym budynku oddział Gestapo. W tle widać jedną z kładek drewnianych z trzech, które przebiegały nad tymi ulicami przelotowymi, dwie nad ulicą Zgierską i jedna nad ulicą właśnie Limanowskiego, którą tutaj Państwo widzą. Tak jak powiedziałem, Rumkowski zorganizował bardzo rozbudowany aparat administracyjny, sieć 8 szpitali, kilkuset szkół, różnego rodzaju wydziałów, które zajmowały się obsługą bieżącą tego otoczonego drutem państwa, prowadziły statystyki mieszkańców, statystyki urodzin, zgonów, karty meldunkowe, kancelarię rabinacką, urząd stanu cywilnego, ale także policję, czyli służbę porządkową, sądy, które miały kompetencje takich pospolitych przestępstw, sądzenia sprawców pospolitych przestępstw i nadużyć w getcie złapanych, żeby nie musieć wysyłać ich do miasta. Bardzo rozbudowany system
Wydział Gospodarczy na przykład, który zajmował się jakby taką techniczną, bieżącą obsługą getta, Wydział Budowlany, zajmujący się budową i wyposażeniem zakładów pracy, no i oczywiście, tak jak powiedziałem, bardzo dużo resortów pracy. Ten budynek, który Państwo widzą, jest niezwykle ważny, bo to jest budynek przy Placu Kościelnym numer 4, gdzie mieścił się jeden z najważniejszych z naszego punktu widzenia, czyli badaczy getta, jednostek administracji, czyli Wydział Archiwum Getta. W przeciwieństwie do getta warszawskiego, w getcie łódzkim archiwum getta działało oficjalnie i legalnie, jako jeden z wydziałów administracji żydowskiej, który podlegał także zwierzchności niemieckiej. W wydziale archiwum gromadzono różnego rodzaju dane, ale także kopie formularzy, sporządzano specjalne takie krótkie opisy, reportaże rzeczywistości getta. Tam byli zatrudnieni dziennikarze, literaci, a także później naukowcy, którzy w getcie się znaleźli. Jednym z dwóch takich bardzo ważnych projektów, który był realizowany w Wydziale Archiwum obok Kroniki Getta Łódzkiego, w której dzień po dniu od stycznia 1941 roku do lipca 1944 zapisywano, co się w getcie dzieje. Tę Kronikę Getta Łódzkiego w 2009 roku w Łodzi wydaliśmy w języku polskim, ona też się ukazała w języku niemieckim, a w latach 80. w takim skrótowej formie w języku angielskim. Jakby w 2009 opublikowaliśmy. Drugim takim ważnym projektem była Encyklopedia Getta, wydana również przez nas tutaj na Uniwersytecie w latach 2014-2017, najpierw po polsku, potem w angielskim wydaniu. Obie te prace są dostępne w internecie. Myślę, że mogą Państwo znaleźć na takim portalu Akademia Edu. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby zapoznać się z encyklopedią, to proszę do mnie napisać. To jest niesamowity, jedyny taki znany w ogóle projekt, gdzie w czasie II wojny światowej w zamkniętym getcie rozpoczęto pisanie encyklopedii, po to, by wyjaśnić dla przyszłych badaczy, jaka była specyfika getta. We wstępie do encyklopedii sporządzonej w listopadzie 1943 roku jeden z archiwistów getta, Oskar Rosenfeld, jeden z inicjatorów tego pomysłu, mówi wprost, że musimy opisać ten język getta, bo nikt go nie zrozumie później. I udało się sporządzić ponad 350 haseł w takiej formie, jak Państwo widzą, takich małych karteczek, to jest format połowa A5. Te karteczki były w języku polskim, żydowskim bądź niemieckim opisywane. Niektóre hasła to jest jedno zdanie, niektóre hasła potrafią zająć 3 takie karteczki. Planowano tych haseł sporządzić ponad 1300. Udało się nam odnaleźć parę lat temu w archiwum kibucu Beit Lochamei HaGetaot listę planowanych haseł, zupełnie przypadkowo. Jak Państwo znają to archiwum, dzisiaj to już jest zupełnie inne, dostępne online, naprawdę ciekawe archiwum, ale jeszcze kiedyś to archiwum wyglądało zupełnie inaczej. Nie wszystkie pliki, a nawet mniejszość była opisana, więc losowo się otwierało PDF-y bądź skany, patrząc, co tam w nich jest. Jeżeli ktoś nie znał, nie czytał po hebrajsku, bo one były oczywiście opisane tylko po hebrajsku, to udało się właśnie też w zasadzie przez przypadek trochę odnaleźć taką listę planowanych haseł, gdzie jest wypisanych alfabetycznie ponad 1300 haseł. Poznaliśmy to po odręcznym charakterze jednego z archiwistów getta, Oskara Zingera, te pierwsze strony. Gdy tylko zobaczyliśmy takie właśnie pismo jego charakterem, od razu wiedzieliśmy, że jest to coś wartościowego i później się faktycznie okazało, że jest to naprawdę niezwykłe znalezisko. Brakuje tam 3 liter, więc dokładnie nie wiemy, ile tych haseł było planowanych. W każdym razie bardzo dużo z tych haseł jest zupełnie hasłami, które niewiele nam mówią, bo brakło nam narzędzi. Są to skróty bądź jakieś pojęcia, które pochodzące z języka żydowskiego bądź z niemieckiego, które dla nas dzisiaj są zupełnie niezrozumiałe, więc to jest też bardzo trudne, żeby tą jakby odtworzyć w pełni tą listę haseł i stworzyć tą encyklopedię tak, jak sobie to wymyślono w 1943 roku, ale podjęliśmy się tego trudu i od kilku lat, od roku 18 dokładnie realizujemy taki projekt duży w Łodzi stworzenia leksykonu getta łódzkiego. Jest to projekt finansowany z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Przez najbliższe jeszcze 2, może 3 lata będziemy starali się nie tylko opracować te hasła, które zaplanowano w getcie, ale dodać jeszcze te hasła, które naszym zdaniem są dla zrozumienia fenomenu getta łódzkiego istotne. Zachęcam, żeście Państwo śledzili tutaj, jak się ważą losy leksykonu getta.
łódzkiego. Co ciekawe, równolegle w Warszawie, w Żydowskim Instytucie Historycznym jest opracowywana z tego samego źródła finansowania Encyklopedia Getta Warszawskiego. My zresztą mamy takie spotkania swoje, rozmawiamy na ten temat. Niedługo zresztą będzie takie zorganizowane wewnętrzne seminarium, więc to jest niesamowite doświadczenie móc stworzyć takie rzeczy. Mówiłem o Wydziale Archiwum, który jest fenomenalny. Dodam tylko, że dzięki Wydziałowi Archiwum my dzisiaj możemy bardzo szczegółowo opowiadać historię getta i badać historię getta, bo dokumentacja spuścizna Wydziału Archiwum zachowała się w ogromnej części. Z samego getta łódzkiego, z administracji żydowskiej zachowało się ponad 700 metrów bieżących akt. To jest około 1 000 000 stron dokumentów. Dużo dokumentów jest takich, można powiedzieć, statystyczno-finansowych, ale jest też ogromny zbiór dokumentów, który daje nam niesamowite pole do popisu przez następne kilkanaście, jeszcze na pewno lat, do badania różnych aspektów funkcjonowania, istnienia getta. Należy jeszcze do tego dodać kilkadziesiąt metrów bieżących akt z niemieckiego zarządu getta. I wracam do tego, co powiedziałem na początku, Łódź nie została zniszczona w czasie wojny, więc to wszystko my mamy. Dzięki też postępującej digitalizacji bardzo dużo tych dokumentów jest już dostępnych online, przede wszystkim na portalu szukajwarchiwach.gov.pl. Zachęcam Państwa do eksploracji tego niesamowitego zbioru, którego my cały czas jesteśmy. Każde jakby wejście na ten portal daje nam ogromną, tutaj otwiera głowy na kolejne wątki, które moglibyśmy z historii getta przebadać. Do tego zbioru dokumentów należy doliczyć chyba największą, tutaj nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje, największą dostępną, zachowaną dokumentację fotograficzną z jednego konkretnego getta, bo ponad 11 tysięcy zdjęć się zachowało z getta łódzkiego. To jest też zbiór absolutnie ogromny i również nieprzebadany w całości, chociaż staraliśmy się już od paru lat publikować te zdjęcia i również opisy tych zdjęć. Zachęcam też do sięgnięcia do ostatniego, 16 rocznika czasopisma Zagłada Żydów, Studia i Materiały, który jest poświęcony właśnie historii getta łódzkiego, który mieliśmy przyjemność współredagować, współtworzyć. Tam jest dużo ciekawych wątków na temat getta i taki najnowszy stan badań. Zbliżając się do końca, bo patrzę, tutaj mam 17 minut 46 sekund, mówię. Nie, 17:46 godzina, mówię zdecydowanie dłużej. Przepraszam, zmierzając powoli do końca, chciałem wrócić do tego, o czym mówię na początku, te unikalne cechy getta łódzkiego. Co odróżnia getto łódzkie od innych gett? Oczywiście każde getto było inne, tak? Tutaj nie chcę popaść w jakieś nadmierne tutaj wyróżnianie, ale pewne elementy wiele gett miało podobnych, zwłaszcza tych dużych gett. Tutaj w getcie łódzkim była chyba najbardziej unikalny stopień centralizacji aparatu administracyjnego, mówię tej administracji żydowskiej, który wyeliminował wszelką na przykład prywatną inicjatywę, jeżeli chodzi o sklepy czy kuchnie. To postępowało, to nie było od razu, ale to jest niesamowite interesujące zjawisko, jak tworzyło się taki duży, scentralizowany aparat administracji. Ta administracja była niezwykle rozbudowana, ponad 12 tysięcy urzędników pracowało w jej ramach, więc to też jest bardzo duża liczba. Co ciekawe, można to tłumaczyć na przykład tą polityką Rumkowskiego ocalenia przez pracę, no bo praca w urzędzie też jest pracą. Jest osoba tam pracująca też była potrzebna dla utrzymania getta, więc to też można pod to podpiąć. Skala produktywizacji, ponad 100 resortów pracy produkujących ogromne ilości towarów na potrzeby niemieckiej gospodarki wojennej, przede wszystkim umundurowania, wyposażenia niemieckich żołnierzy, płaszcze gumowe dla Kriegsmarine, mundury dla Wehrmachtu, czapki, naszywki, buty, uprzęże, ogromna ilość chlebaków, wiader takich wojskowych potrzebnych i tak dalej, i tak dalej, ale również na potrzeby firm prywatnych produkujących na przykład bieliznę bądź buty dla cywilne, tak, dla kobiet. Skala produktywizacji to jedno. Otoczenie, czyli to, że getto łódzkie było taką wyspą na terenie zdominowanym absolutnie przez ludność niemiecką. Nawet jeżeli getto było oddzielone w tej północnej części takim parkanem, który miał niewiele ponad metr wysokości, to i tak wszelkie próby ucieczki się kończyły bardzo szybko, albo nawet nie były podejmowane, dlatego że najbliższe zabudowania były niemal w 100% zamieszkane przez Niemców. I to otoczenie było nieprzychylne, bardzo trudno było więc wydostać się z getta.
Więc to też jest tutaj bardzo, bardzo interesujące i z tym się wiąże także izolacja, czyli to właśnie, że getto było jednym, może nie najbardziej, bo nie przebadaliśmy wszystkich gett, ale bardzo szczelnie izolowane właśnie poprzez to otoczenie, ale również poprzez na przykład izolację gospodarczą, która polega na wprowadzeniu wewnętrznej waluty i obowiązku wymiany wszelkich środków płatniczych zewnętrznych, polskich czy niemieckich pieniędzy na walutę gettową, która była jedynym pełnoprawnym środkiem płatniczym w getcie, w których to zarabiano pieniądze. Jeżeli ktoś nawet miał duże te oszczędności w walucie gettowej, bo za żadne inne pieniądze na legalnym rynku nie mógł kupić w getcie na przykład żywności, oczywiście na czarnym tak, ale tam były zdecydowanie wyższe ceny, to te pieniądze były bezużyteczne na zewnątrz i to też pogłębiało izolację. Getto łódzkie bardzo długo istniało, od kwietnia 1940 roku, bo w końcu kwietnia zamknięto granice getta, aż do sierpnia 1944. To jest w zasadzie najdłużej istniejące getto na terenie okupowanej Polski. Bardzo te okresy się zmieniały, jak getto funkcjonowało, ale cały czas było do momentu likwidacji getta zamknięte. Nawet po jego likwidacji, po deportacji ostatnich łódzkich Żydów do Auschwitz, KL Auschwitz-Birkenau w sierpniu 1944 roku, na terenie zlikwidowanego getta pozostawiono jeszcze takie dwa obozy, gdzie przebywało kilka tysięcy, później już mniej od jesieni niewiele ponad 1000 osób, gdzie one też były odizolowane na terenie już byłego zlikwidowanego getta i dotrwały aż do wyzwolenia w styczniu 1945 roku. To, co było też interesujące, to do getta łódzkiego, to już nie jest może bardzo unikalne, bo takie historie też znamy z Warszawy czy z Mińska, to przesiedlenia Żydów z getta, do getta łódzkiego, Żydów z Rzeszy i Protektorata, także Romów z Austrii. Czyli tutaj znalazło się bardzo wielu Żydów, prawie 20 tysięcy Żydów z Niemiec, Austrii, z Luksemburga, wśród nich duża część chrześcijan i 5 tysięcy Romów, katolików ze wschodniej Austrii, to też w specjalnie takim wydzielonym obozie romskim. Śmiertelność w getcie bardzo, bardzo wysoka na skutek panujących trudnych warunków. 43,5 tysiąca osób w samym getcie zmarło, na te 200 tysięcy mniej więcej szacujemy osób. To też jest ogromna liczba i te wszystkie osoby, to jest też unikalna cecha, pochowane w oddzielnym grobie. Nie ma masowych grobów na terenie cmentarza żydowskiego w Łodzi. Dzięki temu my dzisiaj jesteśmy w stanie dotrzeć, mając kontakt z rodzinami ocalałych, nawet do tych grobów, gdzie te osoby były pochowane, mimo iż zmarły w getcie, bo księgi cmentarne w dużej części się zachowały. Na koniec, nawiązując też do słów pana dyrektora na początku, oddajcie mi swoje dzieci. Takie najważniejsze wydarzenie z historii, jedno z najważniejszych wydarzeń z historii getta, to jest tak zwana Wielka Szpera, czyli deportacja ze września 1942 roku, kiedy to władze niemieckie zmusiły administrację żydowską do wysłania na śmierć elementu nieproduktywnego, to jest taki cytat, czyli tych, którzy nie pracowali na swoje utrzymanie. I za te osoby zostały uznane dzieci poniżej 10 roku życia i osoby powyżej 65 roku życia. I też w czasie właśnie tej deportacji prawie 15 tysięcy osób zostało wysiedlone, wywiezione, deportowane z getta i zamordowane w obozie zagłady w Chełmie nad Nerem, a te deportacje z Łodzi rozpoczęły się już w styczniu 1942 roku. Przypominam, że obóz zagłady w Chełmie nad Nerem rozpoczął swoją działalność w grudniu, 8 grudnia, ile dobrze pamiętam, 1941 roku. Decyzja o zamordowaniu i utworzeniu Chełmna i wymordowaniu Żydów w kraju Warty została podjęta już w lipcu 1941 roku, czyli pół roku przed konferencją w Wannze. Wtedy zadecydowano o tym, by obóz w Chełmie nad Nerem powstał i żeby spełniał swoją jakby funkcję jako masowy ośrodek zagłady. Najpierw zabijano w nim Żydów z okolicznych powiatów i miejscowości. Od stycznia 1942 roku właśnie z getta łódzkiego, to jest zdjęcie wykonane w ukryciu, z ukrycia właśnie tych osób prowadzonych na deportację do stacji Radegast. Rzeczy tych osób wracały, również rzeczy osób, które były wywożone z gett prowincjonalnych, takich jak nie, Bełchatów, Łask, Sieradz, Duńska Wola, Łask, to w tych miejscowości bezpośrednio część osób była wywożonych na śmierć do Chełmna. Ci, którzy byli zdolni do pracy, trafiali do getta łódzkiego, a rzeczy zamordowanych trafiały do getta łódzkiego, przechowywane były między innymi w kościele w Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
w takich hałdach, co niezwykle poruszające zdjęcie, zależało mi, żeby Państwu pokazać to zdjęcie. Getto zostało zlikwidowane w sierpniu 1944 roku. Na początku, jeszcze w czerwcu, planowano pozostałych w czerwcu tego roku pozostałych w getcie Żydów zamordować w reaktywowanym obozie w Chełmie nad Nerem, ale zaledwie 7 tysięcy osób tam wysłano, później zmieniono decyzję. Tą decyzję zmieniono na to, by wysłać te osoby do Auschwitz-Birkenau i tam dokonać selekcji, gdyż część spośród tych osób mimo 5 lat życia w getcie nadawała się jeszcze była zdolna do pracy. O tym będzie mówił tutaj dr Strzelecki, autor niezwykle cennej książki poświęconej właśnie deportacjom Żydów z getta łódzkiego do obozu Auschwitz-Birkenau, a teren getta został taki pusty, opustoszały. Szef niemieckiego zarządu getta Hans Bibow uciekł z Łodzi na początku roku 1945. Został schwytany w amerykańskiej strefie okupacyjnej w Niemczech, postawiony przed sądem, najpierw sprowadzony do Polski, by zeznawać na procesie namiestnika krajowarty Artura Greisera w Poznaniu, a później sprowadzony do Łodzi, gdzie też został poddany procesowi, skazany na karę śmierci, został powieszony w łódzkim areszcie. I ostatnia dosłownie minuta, w getto łódzkie doczekało się szeregu upamiętnień, chociaż z perspektywy osób działających na rzecz pamięci tych upamiętnień nadal jest niewystarczająca liczba. Jeżeli Państwo będą kiedyś w Łodzi, zobaczą Państwo w przestrzeni miejskiej takie kremowe tabliczki bądź takie płyty chodnikowe wmurowane, które są wmurowane w śladzie granic getta. I ta praca na rzecz pamięci od roku 2009 w zasadzie jest szczególnie intensywna, gdzie po prostu co roku są organizowane duże oficjalne państwowe uroczystości rocznicy likwidacji getta, a te uroczystości odbywały się w takim skromnym wymiarze już od roku 1947. Głównym miejscem, gdzie pamięć jest kultywowana, to jest stacja Radegast, miejsce, skąd deportowano Żydów łódzkich do obozu zagłady w Chełmie nad Nerem i do Auschwitz-Birkenau, a tam na stacji Radegast mogą Państwo zobaczyć niesamowity rzecz liczącą 10 metrów kwadratowych makietę getta, także zastanowiłem, czy dobra liczba. Makieta jest niesamowitym obiektem, który daje wyobrażenie o tej przestrzeni i można sobie całą topografię getta wyobrazić. Zachęcam Państwa do tego, by odwiedzać Łódź, miejsce pamięci, i zachęcam, żebyście Państwo się kontaktowali ze mną i z Centrum Badań Żydowskich. Wszelkie pytania albo takie wskazówki, które potrzebujecie, edukując na temat getta albo dowiadując się na temat swoich bliskich lub wszelkich rzeczach związanych z łódzkim gettem, śmiało Państwo możecie pisać. Bardzo dziękuję za uwagę i przepraszam, że ukradłem te kilka minut. Panie doktorze, bardzo dziękujemy za tą niesamowicie ciekawą prezentację właśnie na temat funkcjonowania getta i jego specyfiki. Było tu mnóstwo ciekawych informacji. Ja tylko dodam jeszcze, że na stronie internetowej Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau jest lekcja internetowa. Tak, zapomniałem powiedzieć, przepraszam. Której pan doktor jest autorem, Żydzi z getta Litzmannstadt w KL Auschwitz. Zatem Państwa zachęcam, żeby również się z nią zapoznać. Jeszcze raz bardzo dziękuję. My teraz zaplanowaliśmy taką króciutką przerwę, także spotykamy się ponownie o godzinie 18. Maja 2021 roku odszedł od nas Roman Kent, człowiek, o którym nie jestem w stanie mówić inaczej niż autorytet. Ocalały z zagłady, wieloletni przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, którego miałem zaszczyt poznać i z którym miałem zaszczyt współpracować w ramach Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej przy premierze Rzeczypospolitej Polskiej. Miałem ten zaszczyt, ale tak naprawdę dziś o Romanie Kęcie będzie opowiadał jego przyjaciel. Również człowiek, o którym nie jestem w stanie mówić inaczej niż autorytet. Marian Turski. Marianie drogi, witam cię bardzo serdecznie. Dziękuję, nawet jeżeli nie pochwalam tych przymiotników. Połączyło was łódzkie getto. Połączyła was Łódź. Ty, rocznik 1926, Roman Kent,
No właśnie, który rocznik, zacznijmy od tego, ponieważ w internecie krążą dwie daty, a różnica wynosi aż 4 lata. To prawda, wiem o tym. On się sam zresztą z tego śmiał. Nie wiem, jak do tego doszło. Nie wiem, bo ja nie ja pisałem te jego bio do Wikipedii, ale faktem jest, że on to wyraźnie, wyraźnie sam w swojej autobiografii podkreśla. Urodziłem się w roku 1925 i ja o tym wiem, ponieważ w naszej klasie, i tutaj od razu mała poprawka, połączyło nas nie getto, ale ława szkolna przed wojną połączyła nas ława szkolna, co zresztą widać również i na ławie szkolnej w czasie w getcie, bo przez pierwsze 2 lata funkcjonowała również szkoła w getcie. Potem została przerwana. Wracając do Romka, a więc on jest rocznik 25 i to nie ulega wątpliwości. Tak na marginesie, ja byłem najmłodszy w klasie i byłem młodszy i od niego, od Sierakowiaka, od Dawida Sierakowiaka, słynnego autora dziennika i od wielu innych znanych, między innymi od poprzednika Romana Kenta, jakim był Henryk, czyli Nonek, Noach Flug, również prezydent Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego. Tak, to bardzo istotna kwestia, ponieważ nazywano was, Noacha Fluga, Romana Kenta i Mariana Turskiego, trzema muszkieterami, a później kolejno byliście trzema przewodniczącymi Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego. Czy pamiętasz swoje pierwsze w życiu spotkanie z Romanem Kentem? Tak. To było wtedy, kiedy wszedłem do klasy. Było to gimnazjum, tak zwane gimnazjum żydowskie w Łodzi. O tyle to było istotne dla mnie, że ja byłem najmłodszy i najniższy, tak mi się wydawało, a Romek był niższy ode mnie. Więc kiedy się cieszy garbus, kiedy widzi innego garbusa, kiedy się cieszy maluch, kiedy widzi mniej większego malucha. No więc stąd nawet od razu zainteresowanie, a i kto to jest ten? On był wtedy raczej drobny, drobniejszy niż ja, niski chłopak. No to świetnie. To była od razu punkt wyjścia do tego, żeby szukać kumpla. Z reguły bywa, że ci mali, mniejsi są albo piekielnie inteligentni, albo niezwykle odważni. Albo jedno i drugie. Jaki był Roman Kent? Szczerze mówiąc, jeżeli mnie pytasz, jaki on był wtedy, czyli przed wojną i w klasie, to on się nie wyróżniał ani jednym, ani drugim. Normalna przeciętność, normalna normalność. Owszem, Sierakowiak to było coś wybijające się. Radzyner to było coś wybijające się. Kilka osób to było rzeczywiście wybijające się. No normalnie. Ale jeśli zobaczyć, co się z nim potem działo, to muszę w pełni uznać, że tytuł, jaki on nadał swojej autobiografii, Courage was my only option, czyli odwaga była moją jedyną opcją, jedynym wyjściem, to się w jego odniesieniu do niego absolutnie sprawdziło. I tutaj to już jest historia, na którą nie wiem, czy mam na tyle czasu, ale chciałem dać kilka punktów, gdzie ta jego odwaga, w czym się wyrażała. Czasami w sprawach dziwnych. Zacznijmy właśnie od okresu przedwojennego, a ja tego epizodu nie znałem. Przyznam szczerze, dowiedziałem się o nim dopiero wiele, wiele lat później. Mianowicie Romek
w odróżnieniu ode mnie, ja nie będę teraz mówił, co się tam działo z moją rodziną, mieliśmy szczególną, trudną sytuację, ale też inna historia. Pochodził z bardzo, bardzo zamożnej rodziny. Im się świetnie powodziło. Mieli ważną, dużą fabrykę, mieli dom, byli kamieszczynkami. Bardzo mi się dobrze powodziło i ojciec był człowiekiem o otwartym sercu, otwartym geście. To był fajny, dobry dom, dobra rodzina, ale taka patriarchalna. I Romek wraz z rodzeństwem wymusili na swojej mamie, bo na ojcu to nie, na mamie, żeby nabyć psa. A pies oznaczało sikanie na dywany. Oni mieli dywany perskie i to, więc mama się wściekła, powiedziała nie, nie chcę tego. I tu pierwszy akt odwagi gówniarza wówczas. Przepraszam, tak mówię, ale tak to było. On zaprotestował w rodzinie, w tej patriarchalnej, dobrze ułożonej, gdzie wiadomo, gdzie jest miejsce ojca, gdzie jest miejsce matki, gdzie jest miejsce dzieci. On zastrajkowali. Zastrajkowali, nie przyjmowali pokarmu. Nie przyjmowali śniadań, nie przyjmowali obiadu. I rodzice się przestraszyli, zwłaszcza mama, bo to mama, bo ojciec się tak bardzo nie przejmuje. Ale mama się przestraszyła, co ona ja narobiła. I mama ugięła się. Ugięła się, poddała się i Lala zwyciężyła. To ma o tyle znaczenie, że dzięki Lali Romek, który napisał o tym rozdział, rozwinięty później jako opowieść dla dzieci, pięknie wydana przez nasze Muzeum Historii Żydów Polin, pięknie wydana z rysunkami dziecięcymi, naprawdę znakomite wprowadzenie do tematki zagłady dla dzieci. Dlaczego? Zaraz wam chwileczkę powiem, ponieważ powiem w dwóch słowach. Ich pies Lala, musieli go zostawić wtedy, kiedy oni z tego wspaniałego mieszkania przenieśli się do jednoosobowego, do jednopokojowego, do jednego pokoju w getcie. Do tłoku, źle. Zostawili pieska, ponieważ pies był wtedy w ciąży i miał dać szczeniaki. Miał się oszczenić. I wyobraźcie sobie, ta Lala była tak do nich przywiązana, tak ich kochała, że to jest rzecz po dzień dzisiejszy, nie wiadomo jak to się stało. Ona nigdy nie była w getcie. Ona nigdy się nie zapuszczała w te brudne, biedne tereny, bo oni mieszkali w najdroższej dzielnicy Warszawy. Przez druty trafiła do nich do mieszkania i od tego czasu na noc szła do swoich szczeniąt, żeby je nakarmić, na dzień przychodziła do nich. Historia niesamowitego przywiązania, to jest można powiedzieć triumf przyjaźni, lojalności, solidarności nad okrucieństwem. Niestety... Jeżeli pozwolisz, Marianie, ja tylko dodam, za chwilę ponownie oddając ci głos, że ta książka jest rzeczywiście niezwykła i polecam ją każdemu do przeczytania. I ja tę książkę nazywam trochę z przymrużeniem oka, ale to dokładnie o to chodzi, że to jest taka opowieść o Lessie w czasach zagłady. I co jeszcze ważne, tę książkę Roman Kent zadedykował swoim dzieciom, wnukom oraz, tutaj cytat, wszystkim dzieciom na świecie, aby mogły zrozumieć znaczenie prawdziwej miłości. I teraz ja dodam. Kochani, ja wiem o tym, że bardzo często chcemy edukować młodych ludzi. Na przykład Olga Tokarczuk we wstępie do mojej książki napisała, że ją zaprowadzono jako dziecko do getta, do obozu, do Muzeum Miejsca Pamięci Auschwitz. Ja tego nigdy nie zrobiłem z moją córką, nigdy z moimi wnukami, ponieważ mi się wydawało, że to
one muszą do tego dorosnąć. Natomiast, ponieważ do dzieci wielkie statystyki, miliony zgładzonych ludzi, to jest abstrakcja. Natomiast tragedia pieska, kochanego pieska, którego w końcu musieli oddać Niemcom na zagładę, to jest coś tak poruszającego, to jest wprowadzenie w sposób naturalny, prosty w tematkę zagłady. Ta przejmująca historia o Lali, którą zresztą Roman Kent w swojej książce podsumowywał takim pięknym, mocnym zdaniem, że miłość jest silniejsza od nienawiści. Takie jest przesłanie tej historii. Przenosi nas, Marianie drogi, do świata łódzkiego getta. A tam mamy kolejny, nawet nie tyle epizod, co kolejny długi okres, gdy ta odwaga Romana Kenta znajduje swoje takie, powiedziałbym, niebanalne odzwierciedlenie. Tak. I to nawet chciałbym powiedzieć, że w jakimś sensie będę o tym mówił z poczuciem, ja wiem, to jest niemodne słowo, autokrytyki, to znaczy spojrzenia troszeczkę krytycznego na samego siebie. Mianowicie pewna maleńka część naszej klasy należała do organizacji konspiracyjnych. Ja należałem do takiej organizacji, rzeczywiście, gdzie poświęcaliśmy, no i nie będę o tym mówił, nazywa się Lewica Związkowa. Jest o niej bardzo wiele napisane, wiadomo o niej. I my troszeczkę, my, którzy należeliśmy do organizacji albo wyczuwaliśmy, bo to przecież było konspiracyjne, zawsze wiedzieliśmy, kto gdzie należy, to troszeczkę patrzyliśmy na tych, którzy nie należeli do organizacji, jak na takich, no, wygodniściów, takich, którzy sobie chcą lepiej ułożyć życie. Ja muszę powiedzieć z dystansu, mogę teraz powiedzieć, że to była jakaś odwaga z mojej strony, ale odwaga kosztem mojej rodziny. To była odwaga kosztem tego, co ja powinien był dać, żeby moja rodzina mogła lepiej przeżyć. A więc ojciec, matka, młodszy brat, ponieważ uważam, że moje główne obowiązki są wobec organizacji, wobec towarzyszy, wobec kolegów z konspiracji. Romek tę odwagę podejmował inaczej i za to z dystansu mogę powiedzieć, oddaję mu chwałę. On uważał, że on powinien poświęcić każdą wolną chwilę na to, żeby móc coś zdobyć dla rodziny. Była taka okazja w getcie łódzkim, ponieważ ci, którzy wiedzą, getto łódzkie miało duży obszar zielony, tak zwany Marysin, gdzie można było uzyskać jakieś skrawki, płachetki ziemi, żeby ją zagospodarować. To było bardzo żmudne, bardzo trudne, bo przecież jednocześnie każdy miał obowiązek pracy dla Niemców cały dzień. Więc to było przed pracą, po pracy. Cholerna praca, strasznie uciążliwa. I Romek to poświęcił swoje życie, swój wolny czas, każdą chwilę wolną, żeby móc to obrobić, żeby móc zdobyć na tym małym skrawku ziemi jeszcze jakieś pomidory, jakieś kartofle, jakąś kapustę dla tej swojej rodziny, w której normalne przydziały to było coś w granicach 700 do 900 kalorii dziennie, to była ta norma do umierania, ale nie do przeżycia. Ja więc to jest ten drugi etap odwagi. Z kolejny, ponieważ mówiliśmy o etapach odwagi Romka, to znów widzę kolejny ten etap, to był ten
obóz. Ja nie widziałem, co się z nim dzieje. Myśmy w różnych dniach pojechali do Auschwitzu. Nie widzieliśmy się już, zresztą się przez długi czas nie zobaczymy. Może o tym będzie za chwilę o tym mowa, kiedy się znów spotkaliśmy. Natomiast to, co było, co stało się z Romkiem. Z rodziny rodzice nie przeżyli. Nie będę mówił, w jakich okolicznościach, bo ojciec wcześniej. I Romek był sam ze swoim bratem, młodszym bratem Leonem. Zostali zakupieni przez jakąś, ponieważ ci, którzy zostali przeszli przez selekcję, byli wystawieni na targ niewolników. To był taki targ niewolników. Przychodzi firma, potrzebuje tylu i tylu. Ich potrzebowała firma, złożyła zapotrzebowanie, która podlegała obozowi w Grossrosen. W ten sposób Romek z jego bratem młodszym Leonem zostali przewiezieni do Grossrosen, potem do Flossenbürga. I wszystko, co robił Romek tam, to była chęć zrobienia czegoś, żeby ocalić brata. To uważa za swoją misję przekazaną mu przez rodziców. Tutaj, proszę Państwa, nie będę się wdawał w sprawy, jak i co i gdzie, dzięki czemu kto co przeżył, jak dzięki komu przeżył. Mógłbym o tym mówić o sobie, ale to ma być dzisiaj o Romku, a nie o mnie. Bo z tego powiem tak. Romek robił wszystko, żeby ocalić młodszego brata. I tutaj zważcie na tę symbiozę, na tą splot rzeczy, na pewną ambiwalencję. Romek ratuje brata, ale to, że brat żyje, powoduje, że Romek chce żyć. On musi żyć. On wie, że on jest tym, który dzięki niemu młodszy brat przeżyje. To jest rzecz bardzo ważna w zrozumieniu, dlaczego ludzie, kiedy byli nie samotni, ale z kimś, kiedy przeżywali obóz, lepiej mogli przeżyć niż ci, którzy byli całkowicie samotni, oddani sami sobie, swojemu losowi. To jest bardzo ważne w zrozumieniu psychiki więźnia. Marianie, drogi, zanim przejdziemy do kolejnego etapu, kolejnego odzwierciedlenia odwagi Romana Kenta, skoro mówimy o obozie, obozach, to jak dziś pamiętam, kiedy podczas 70. rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz przemawiał Roman Kent, to był taki przejmujący moment, kiedy on mówił tak: ludzie mnie pytają, jak długo byłem w obozie. Ja odpowiadam: nie wiem, bo nie wiem, jak to policzyć. Minuta była jak cały dzień, dzień był jak miesiąc, jak wieczność. Ile wieczności może pomieścić się w jednym ludzkim życiu? Nie wiem, odpowiadał. Bardzo głębokie to, bardzo mądre, bardzo mądre. I chcę Państwu powiedzieć, ponieważ często nas słuchają ludzie, którzy są zainteresowani tym i którzy też zadają pytanie: a jak długo byłeś? To nie jest tylko kwestia, jak długo byłeś, to jest, co w tym czasie przeżyłeś, co, jak w tym czasie cierpiałeś, jak zostałeś dotknięty w tym czasie i czy byłeś, to prawda, można było być, jak na przykład nasz przyjaciel w mojej redakcji polityki, pan Ryszard Dacko, był długo więźniem obozu Auschwitz, ale on był w wersji wyjątkowo uprzywilejowanej. Na szczęście, to było jego szczęście, że był w wersji uprzywilejowanej niczyim kosztem, bo to nie było, nie był ani kapo, ani nadzorcą, ani nie musiał nikogo bić, żeby przeżyć. On był w straży pożarnej, a więc był potrzebny
władzom niemieckim jako strażak. Dzięki temu miał lepsze życie, dzięki temu mógł się poruszać. Jego pozycja oczywiście była nieporównywalna z pozycją takiej jak Romka, czy moją, czy innych szeregowych. To jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć. To, co powiedział Romek, to jest nieporównywalne. To jest nieporównywalne. Przechodzimy teraz, Marianie, do tego kolejnego etapu odwagi, odwagi już powojennej. Kończy się ta straszna droga Romana Kenta i jego brata Leona, która prowadzi przez Auschwitz, przez Gross-Rosen i wreszcie Flossenbürg. Tam następuje wyzwolenie przez armię amerykańską. Przychodzi wolność, ale wolność wymaga nowego rodzaju odwagi. Tak, tak, tak. Trzeba, to każdy z nas. Moi drodzy, tutaj pozwolę sobie tylko na maleńką dygresję. Pani Dauksza wydała niedawno temu rozmowę z więźniami w Oświęcimiu. Część, że tak powiem, obozowa jest, każdy życiorys jest innym życiorysem. Każde przeżycie jest innym przeżyciem, ale mniej więcej one są jakieś powtarzalne. Natomiast, i to jest to nowe w tym, co znajduję u tej pani i znajduję w kilku innych temu podobnych życiorysach. Co się działo z ludźmi po wojnie? To jest historia jeszcze niezbadana. Pan Cywiński, Piotr Cywiński w nowej monografii próbuje tego tknąć i chwała mu za to, ale tu dzisiaj mam mówić nie o Cywińskim, nie o tym, ale o Romku Kęcie. A więc tutaj się pojawia decyzja, jak dalej żyć, co robić sobą, kiedy się jest bez jeszcze niewykształconym, porzuconym, wynędzniałym, wygłodniałym. I pojawia się wyjątkowa szansa. Mianowicie okienko, w którym prezydent amerykański postanawia zrobić przełom w decyzjach Kongresu Amerykańskiego, zgodzi się na 500, bodajże, jeżeli pamięć nie myli, taka była kwota, przyjęcie 500 sierot żydowskich do Ameryki. Roman i Leon znaleźli się w tej kwocie, ale to nie takie proste. Te 500 można przyjąć pod warunkiem, że znajdzie się jakaś rodzina amerykańska, która zapewni im utrzymanie, więc to nie było też takie zupełnie proste. I znalazła się rodzina amerykańska, żydowska, amerykańska na południu Stanów Zjednoczonych z Georgii czy z Alabamy, nie pamiętam. Z Alabamy, tak jest, z Alabamy. I ona postanowiła ich adoptować. A więc zapewnili im takie papiery, dzięki temu im przyjechali. Przyjechali i zetknęli się w tej rodzinie z całkowitym niezrozumieniem. Wiecie, my moglibyśmy potępić tych bogatych ludzi, ale ich mentalność była inna. Oni po prostu nie mogli, nie byli w stanie tego zrozumieć. Nie byli w stanie zrozumieć. Słuchajcie, jeżeli po wielu czasach, po wielu latach jeszcze Amerykanie zadawali pytanie kretyńskie dla nas, ale to było w ich mentalności. Słuchajcie, co to jest, że Niemcy was wywłaszczyli? Nie mogliście wziąć dobrego adwokata, żeby się z nimi procesować? To jest taka mentalność innego świata, z innego zakresu moralnego i obyczajowego. I ci ludzie nie mogli zrozumieć tych młodych ludzi, ocaleńców, z ich głodem, głodem dosłownie fizycznym nawet. Głodni byli. I Roman z Leonem postanowili opuścić sami, zacząć żyć na własną rękę, zarabiać, dorabiać, za te pieniądze uczyć się, szkolić się. Główny ciężar znów spadł na Romana. Dlaczego?
ponieważ on chciał, żeby jego ukochany brat Leon ukończył to, o czym marzył, studia medyczne, zresztą stał się potem wybitnym lekarzem. Niestety umarł bardzo wcześnie. To jest inna historia. Ale stał się wybitnym lekarzem. A studia medyczne są bardzo pracochłonne, czyli czasochłonne. Wobec tego Roman wziął na siebie obowiązek, główny obowiązek szukania, robienia biznesu, znalezienia pieniędzy, dorabiania po czasie, dochodzenia do szkoły, chodzenia na uniwersytet, który ukończył, i zrobienia kariery w biznesie, i tego dokonał. I to jest znów kolejna odwaga, przy czym nie bez znaczenia będzie fakt, że Roman, o czym wiem świetnie, bo to było głośne, opisane przez Washington Post, opisane przez New York Times, to był fenomen, że ten chłopak żydowski z getta, z Polski, który był noworyszem, uczył się języka, uczył się wszystkiego, wygrał parę procesów sądowych z adwokatami, a on sam siebie bronił. A więc jest to odwaga myśli, odwaga intelektualna, odwaga do podejmowania decyzji w biznesie. I moglibyśmy, drogi Marianie, powiedzieć, że już samo to, czego dokonał w tych wspomnianych przez ciebie kolejnych etapach odwagi, wystarczyłoby na całe życie, ale nagle przychodzi moment, kiedy po raz kolejny, powiedziałbym, Roman Kent przestawia zwrotnicę. Znowu odważnie, znowu niebanalnie, znowu nieschematycznie. Ale zanim o tym opowiesz, ja trochę na zasadzie uwertury do twojej opowieści. Znowu przywołam takie słowa Romana Kenta, które mnie bardzo głęboko zapadły w pamięć. Kiedy on mówił, wspominał swojego ojca, który, ty też to wspomniałeś, umarł jeszcze w getcie. I mówił tak: w czasach zagłady ojciec wciąż bez przerwy non-stop mi powtarzał: Zachor, pamiętaj. Tak, myślę, że to było spełnieniem również, a może przede wszystkim testamentu ojca, kiedy Romek, a był już poważnym biznesmenem, znaczy on zajmował się, miał taki dom handlowy, który zaopatrywał en gros domy towarowe w Ameryce. Potem on jeździł do Chin, do Rumunii, do Polski. W Polsce zakupował porcelany, między innymi w Wałbrzychu. Zakupował tekstalia w różnych fabrykach w Polsce. Ja już nie będę mówił, co on robił, nieważne. W każdym razie był bardzo biznesmenem z sukcesami. Z powodzeniem wykonywał to. W pewnym momencie sobie powiedział: stop. I tutaj chciałbym się znów powołać na to, co on sam pisze w swojej autobiografii. On uświadomiłem sobie, powiada Romek, co może zauważyłeś to, Marku, bo to jest też w jego wspomnieniach, że w pewnym momencie on sobie przypomniał słowa Johna Fitzgeralda Kennedy'ego, słynne słowa powiedziane do Amerykanów: my fellow Americans, moi drodzy ziomkowie Amerykanie, pomyślcie, każdy z was niech pomyśli o tym, nie co kraj, Ameryka jest winna wam, ale co wy powinniście zrobić dla Ameryki. I Romek przełożył to na swój inny sposób, kto wie, czy nie, nawet bardziej ogólnoludzki. Na pewno tak, ponieważ powiedział sobie, zadam sobie pytanie, nie co ludzkość zrobiła tobie, pomyśl o tym, co ty powinieneś zrobić dla ludzkości. I pewnego dnia zwinął cały interes. Zwinął go za zgodą swojej cudownej żony Anny, kochana, piękna żona. I proszę ciebie, zostawił, co jest typowe dla Romka, zostawił biuro, małe biuro,
które miało się utrzymywać tylko z pewnych małych operacji i transakcji po to, żeby móc utrzymać tych pracowników, których miał już bez zysków dla siebie. Tylko po to. To było to biuro na 5 Avenue w bardzo ważnym punkcie. I zaczął, całkowicie poświęcił się pracy społecznej. Zresztą notabene zaczął od jednej rzeczy. Zaczął od zrobienia filmu o Oświęcimiu przy pomocy Liv Ullmann. Ten film jest do zobaczenia. Ja zresztą dzięki niemu poznałem Liv Ullmann, zaprzyjaźnił się z Liv Ullmann, z kochaną, piękną kobietą. I to jest film o Oświęcimiu, finansowany całkowicie przez Romka. I wtedy Romek zaczął swoją wielką działalność społeczną. Na czym ona polegała? Na współorganizowaniu razem z Benjaminem Midem, tak zwanego American Gathering of Jewish Survivors, a więc amerykańskiego zgromadzenia Żydów ocaleńców, a więc to taka organizacja survivorów, Żydów, którzy ocalili, przeżyli wojnę, Holokaust. Następnie, i to jest rzecz bardzo ważna, przepraszam, na chwileczkę powiem coś z boku, żeby lepiejście Państwo lepiej zrozumieli, co mam na myśli. Wielu z Żydów zawdzięcza swoje życie nie Żydom. Często sprawiedliwym środowiskiem świata, często takim, którzy nie uznali, nie dostali takiego uznania, którzy czasami tylko po prostu dali kropkę chleba albo coś łaskawym okiem coś pomogli, ale pomogli. Tak się składa, tak się złożyło, to jest kwestia przypadku, że w przypadku Romka i moim my nie mamy nikomu nic do zawdzięczenia. Po prostu tak się nie złożyło na naszej drodze życiowej. Romek, który nie ma nic do zawdzięczenia nikomu z uczciwych, przyzwoitych ludzi, doszedł do wniosku, że ci uczciwi ludzie zasługują na jego pomoc. I był współzałożycielem i przez ostatnie lata, przez długie lata prezydentem Fundacji Foundation for the Righteous, Fundacji dla Sprawiedliwych Środowisk Szpiaka, których większość pieniędzy szła do Polski, dla polskich sprawiedliwych. Doroczne obiady, spotkania, pomocy, zasiłki. Niewielkie, ale w zależności od roku. Raz dostał $1,000,000, dał więcej. Raz dostał mniej, dali mniej. Zbierali pieniądze wśród ludzi. A więc znów to jest cecha dla Romka. To nie jest to, bo ja często, to jest bardzo piękne, nie ma nic przeciwnie, to nie tylko nieznagane, jest to tylko rzecz do pochwalenia. Jeżeli ktoś, kto został uratowany przez sprawiedliwych, chciałby w ten sposób brać wdzięczność, ale on niczego nie miał do zawdzięczenia. Po prostu to się mieściło w jego pojęciu sprawiedliwości i oddania sprawiedliwości sprawiedliwym. Dlatego był przewodniczącym, wieloletnim prezydentem tej organizacji, Fundacji dla Sprawiedliwych. Wymienimy kolejną organizację, czyli Claims Conference. Claims Conference była dopiero w kolejności. To była organizacja, w której został wiceprezesem, został skarbnikiem. To jest konferencja, to jest tak zwana organizacja rzeszająca głównie organizacje żydowskie za granicą, na początku pomijającą zupełnie ocaleńców. To jest skandal, a to nie jest sprawa do omówienia teraz. Przynajmniej wtedy taka była, potem się zmieniła. I Romek walczył o to, bo został powołany do niej, jak już jako działacz tej organizacji ocaleńców amerykańskich, do tej organizacji, która się upomina o jakiekolwiek odszkodowania, czasem większe, czasem mniejsze, dla ocaleńców. I to są regularne negocjacje z rządem niemieckim, z ministrem finansów niemieckich. Też brałem w tym udział. Brałem udział w tych negocjacjach i z ministrem Schäuble, i z innymi ministrami.
I tutaj chcę dodać jedną rzecz. Dzięki temu komitetowi zostały w swoim czasie uzyskane jakiekolwiek, ja nie chcę przesyłać tego, są minimalne, czasami śmieszne, niegodne tego, co powinno być, ale jednak jakieś odszkodowania, ja wiem odszkodowania, to są symboliczne odszkodowania, od kilkuset marek do kilku tysięcy dla tak zwanych gastarbeiterów, czyli dawnych robotników przymusowych, a więc w większości nie Żydów. I o to Romek walczył. On walczył nie tylko o sprawy żydowskie, sprawy w ogóle o sprawy ludzi pokrzywdzonych, właśnie o tych gastarbeiterów. Ale często podkreślasz, że on był w tej swojej walce odważny i nieugięty zarówno wobec różnych środowisk żydowskich, jak i wobec strony niemieckiej. Opowiedz tak trochę jest. O tej podwójnej twardości. I tutaj znów okazał się odwagą w zwalczaniu tych zasiedziałych bonzów, powiedziałbym, żydowskich organizacji. Tak jest, bonzów. To są tacy, jak dawniej byli bonzowie związkowi w Ameryce, tak byli tacy zasiedziali, którzy oni tylko widzieli swój punkt widzenia, a on domagał się, żeby włączyć w to ludzi ocaleńców. Dzięki niemu Noach Pluch został wciągnięty, dzięki niemu ja zostałem później wciągnięty, po prostu on walczył o to, żeby sami ocaleńcy, zresztą miał w tym sprzymierzeńca, w swoim czasie przewodniczącym przez pewien czas Claims Conference w Zanbarze, byłem gubernatorze Banku Izraelskiego. Świetna postać, wielka postać, świetny ekonomista. To prawda. Ale oni o to walczyli i troszeczkę i zmienili profil również tej organizacji na bardziej otwarty dla ocaleńców. I to jest pierwsza odwaga. A druga odwaga to jest, gdybyście Państwo przeczytali protokoły, z jaką pasją on wtedy, kiedy miał do czynienia z biurokracją niemiecką, która mówiła, ale słuchajcie, ale my nie mamy, mamy taki budżet, nie stać się na więcej. I wtedy on wyciągał dane, ile dostają zapomogi, czy rekompensaty, czy renty, czy emerytury, emerytowani żołnierze Wehrmachtu i nawet SS, ile dostają. Wyciągał to i dosłownie mówił to tak. Bardzo go ceniono za to, bardzo go ceniono. Muszę powiedzieć, zyskał sobie ich, ponieważ on nie mówił z nienawiścią, mówił z pasją, ale nie mówił z nienawiścią. I to może go cechowało i dlatego bardzo jego autorytet wśród Niemców był ogromny, ogromny. Kiedy umarł wicesekretarz stanu wieloletni w Ministerstwie Finansów, sam się zgłosił, że chciałby wygłosić przemówienie albo przesłać list w tej sprawie, ponieważ szanował Romka i wiedział, jak to było. A ja wiem o tym, bo byłem świadkiem tego. Więc to jest kolejna odwaga. Pamiętam też, jak z wielką pasją przemawiał we wspomnianą już przeze mnie 70. rocznicę wyzwolenia Auschwitz. Przemawiał jako członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej i przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, a przede wszystkim jako były więzień ocalały z zagłady. I w tym wygłaszanym z wielką pasją, niezwykłym przemówieniu był taki moment, kiedy załamał mu się głos i kiedy nie potrafił powstrzymać łez. I to był moment, kiedy wypowiedział wtedy chyba jego zdaniem kluczową refleksję, bo mówił wtedy tak, kiedy załamał się jego głos. Nie chcemy, aby nasza przeszłość stała się przyszłością naszych dzieci. Ja też do tego słynnego cytatu z Romana Kenta chciałbym dodać dwa elementy. Jedno to jego wspomnienie nagrane dla Fundacji Shoah, którego można posłuchać w internecie. Taki niezwykły moment, kiedy on wspomina moment deportacji do obozu. I mówi, że nigdy nie zapomni dźwięku, który słyszał jeszcze przez zamknięte drzwi wagonu. Że to było połączenie
płaczu dzieci i płaczu matek. Jeszcze jedna rzecz, Marianie, na pewno bardzo dobrze to pamiętasz, ja też będę to pamiętał przez całe życie, jedno z ostatnich posiedzeń Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej zabierał głos w wolnych już wnioskach, ale widać, że chciał powiedzieć coś bardzo ważnego od siebie. Coś takiego fundamentalnego, może trochę nawet na kształt testamentu czy dziedzictwa. I mówił wtedy, opowiadajcie o losie dzieci w zagładzie. Świat może zobojętnieć na wszystko, świat może zapomnieć o wielu rzeczach, ale właśnie dlatego opowiadajcie o losie dzieci, bo na los dzieci nie można być obojętnym. Swoje dzieci i wnuki bardzo kochał, prawda? No, to jest zrozumiałe, jasne. Jasne. Zresztą muszę powiedzieć, że on przyznaje się do tego, że to, co go zmusiło do pisania autobiografii, było naleganie obojga dzieci. Susan i Jeffa. Zresztą Jeff jest, jego przemówienie na pogrzebie ojca i jego przemówienie w Berlinie, teraz kiedyśmy uczcili pamięć Romka Kenta, notabene chcę powiedzieć, że na moje zaproszenie przyjechał, żeby uczcić również Romka Kenta, prezydent Republiki, Hans-Walter Steinmeier i wygłosił bardzo głębokie, mądre, wzruszające przemówienie. Marianie, to jeszcze winien jesteś nam jedną historię, bardzo ważną i istotną, bo wasza przyjaźń, którą mogłem obserwować z oddali, tylko w bardzo krótkich momentach, ale to mi wystarczyło, żeby zobaczyć, że to jest no, najgłębsza i najpiękniejsza przyjaźń, jaką mogą przeżyć ludzie. Ale sam wspomniałeś w rozmowie, że od momentu deportacji, a byliście w dwóch różnych deportacjach z getta, potem wasz kontakt się urwał. To jak się udało go z powrotem nawiązać? To jest historia, no nie wiem czy, no dobrze opowiem ją. To jest troszeczkę może i jak gag filmowy. Jest to epoka gierkowska. Już powstały ci, którzy mieszkają w Warszawie, pamiętają, ale inni też chyba wiedzą, bo to wtedy było na oczach wszystkich zbudowany pierwszy wysokościowy hotel przez Szwedów, Hotel Forum. Wszyscy byliśmy dumni z tego. Notabene zbudowany na miejscu, gdzie była przed tym redakcja tygodnika Polityka. To jest inna historia. Ale to jest dobrze. Pewnego dnia do mnie w moim mieszkaniu telefon. Pan Turski, tak. Wie pan, ja jestem pilotem bogatego biznesmena amerykańskiego, który robi interes w Polsce i on chodził z panem do jednej klasy, chciałby się z panem zobaczyć. Ja mówię, a jak on się nazywa? Pan Kent. Ja sobie myślę, ja się nazywam Turbowicz, więc on nie mógł znać żadnego Turskiego. Kenta takiego w klasie nie było. Człowiek pomylił, on mówi, proszę pana, ten pan się na pewno pomylił, proszę mu powiedzieć, to jest jakaś omyłka, dziękuję mu za telefon, pomyłka. Po 10 minutach dzwoni ten sam pan. Nie, ten pan nalega. On mówi, że pan jest jego kolegą z klasy, chodziliście w Łodzi do szkoły. No to mnie już zaintrygowało. Ja mówię, proszę pana, było, nie było, proszę bardzo, możemy spotkać się na kawie w hotelu Forum, bo on mieszkał w hotelu Forum, wtedy najeleganczym. Przychodzę i widzę Romek Knicker, a on mówi, a on mnie widzi. Obpaliśmy sobie w objęcia. Po prostu on się dowiedział, zresztą notabene od Pluga, który już mieszkał w Izraelu, którego on spotkał, że ja żyję i sobie powiedział, jak tylko przyjdzie do Polski, od razu poszuka
postara się mnie odnaleźć. I tak się zaczęła wielka, wielka przyjaźń. Nie tylko nasza wzajemna, nie tylko nasza, ale naszych domów, naszych żon, naszych dzieci. Na tyle, że stale spędzaliśmy potem wspólne wakacje. On zapraszał Halinkę do Meksyku, do Acapulco, gdzieś indziej. Ja nie miałem szansy, bo nie miałem czasu wtedy. No różne takie historie. Jeszcze powiem tylko tyle. Mam pod ręką moją książkę, która się niedawno ukazała, a która nosi tytuł Zapożyczony od Romka. I chciałbym powiedzieć, że moja książka, która się nazywa Nie bądź obojętny, jest dedykowana, była dedykowana jeszcze za jego życia i następująca jest dedykacja. Mogę ją pokazać. Już ją pokazuję. A ja mogę pokazywać książkę, bo obok mojego komputera też leży. To proszę bardzo, możesz otworzyć na stronie otwierającej książkę. Tak ona wygląda. Romanowi Kentowi, mojemu przyjacielowi od lat szkolnych, po kres życia. Kiedy pisałem, to nie widziałem, że ten kres życia jednego z nas będzie już tak szybko. Który zainspirował nas przykazaniem nie bądź obojętny. Ja chciałbym, Marianie, na koniec powiedzieć, że dla mnie to jest jeden z najpiękniejszych symboli przyjaźni między ludźmi, a w szczególności waszej przyjaźni. Bo rzeczywiście o tym 11. przykazaniu Roman Kent mówił już podczas 70. rocznicy wyzwolenia Auschwitz. Mówił, że gdyby mógł, to dodałby to przykazanie, nie bądź obojętny, jako 11. przykazanie do dekalogu. Ale wtedy, podczas 70. rocznicy, jego przemówienie odbiło się wprawdzie szerokim echem, ale przede wszystkim odbił się szerokim echem na całym świecie ten cytat, który już przywoływałem, że nie chcemy, aby nasza przeszłość stała się przyszłością naszych dzieci. Mija 5 lat. 75. kolejna wielka, okrągła rocznica wyzwolenia Auschwitz. Przemawiasz ty i niczym pałeczkę przejmujesz słowa swojego przyjaciela. I po tych 5 latach w twoich ustach te słowa nabierają nowej siły, nowej potęgi, nowego blasku i obiegają świat. Czy jest lepszy dowód na wspaniałą przyjaźń? Dla mnie nie ma. No dziękuję. Mogę tylko tyle powiedzieć, że po pierwsze, że już w tym przemówieniu w Auschwitzu od razu się wtedy powołałem na to, na Romka. Po drugie, że dlatego dedykowałem tę książkę jemu, ponieważ uważam to za swoją rzecz normalną, to jest mój obowiązek. I po trzecie, pozwolę sobie powiedzieć, że w przemówieniu in memoriam Roman Kent wygłoszonym w obecności prezydenta Steinmeiera dopiero parę tygodni temu w Berlinie, dokładnie 30 sierpnia, powiedziałam jeszcze raz publicznie dziękuję ci, Romanie, za to, żeś rzucił to hasło i że dzięki temu mogę zostać apostołem twojej idei. Czuję się troszeczkę jak, przepraszam bardzo, będzie to brzmiało śmiesznie. Czasami apostołowie zbierają więcej poklasku niż sami Mesjasz. Marianie drogi, bardzo, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Bardzo dziękuję za to wspomnienie, które dzięki twojej opowieści już na zawsze staje się częścią naszego
dziedzictwa pamięci. Ja powiem tak, nieco przewrotnie, ale z pełnym przekonaniem. Przedstawiłeś postać Romana Kenta tak pięknie, ale też tak wiarygodnie, że gdyby Roman Kent został królem, a zasługiwał na to, to przeszedłby do historii jako Roman Odważny. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziś w tym miejscu współuczestniczymy w uroczystości 70. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz, która ta uroczystość jest organizowana przez rząd polski. Cóż za nadzwyczajna okazja, by zwrócić się ze szczerym apelem do przywódców wszystkich narodów i do całego świata. Wszyscy musimy pamiętać. Jeśli bowiem wy, przywódcy z całego świata, będziecie pamiętać, jeśli wy nauczycie innych, aby pamiętać, wtedy dla Holokaustu i innych potworności, tych w Darfurze, Biafrze i Kosowie, podobnie jak dla ataków podobnych tym, które miały miejsce ostatnio w Paryżu, nie będzie już odtąd miejsca na ziemi. Ale sama pamięć nie wystarczy. Czyny. Czyny. Podobnie jak myśli są konieczne. Mamy wspólne zobowiązanie. My, ocaleli i przywódcy polityczni. My wszyscy musimy wpoić tak obecnemu, jak i przyszłym pokoleniom pewną świadomość tego, co się dzieje, gdy pozwala się, by rozkwitały nienawiść i uprzedzenia. Musimy nauczać nasze dzieci tolerancji i zrozumienia. Musimy je uczyć tak w domu, jak i w szkole, bowiem tolerancji nie można uważać za pewnik. Trzeba jej nauczać. Musimy też jasno powiedzieć, nienawiść nigdy nie jest słuszna, nie jest dobra, a miłość nigdy nie jest zła. Kiedy myślę o Holokauście, a zdarza mi się to często, jest jedynie kilka faktów, które uważam za prawdziwie święte i które pozwalają mi utrzymać moją wiarę w rodzaj ludzki. Bez żadnego wahania mogę do tej kategorii zaliczyć bohaterskie czyny nieżydy, których nazywamy sprawiedliwymi gojami, którzy ratowali Żydów podczas Holokaustu. By ratować niewinnych Żydów, ci sprawiedliwi narażali swoje własne życie, a często również życie swoich rodzin. Wszystko, by uratować obcego. Sprawiedliwi goje. Jedynie garstka pośród dziesiątków milionów. Pokazali światu, że odpowiedzią na tyranię i obojętność jest zaangażowanie i odwaga pozwalająca dokonać moralnych wyborów, a potem by działać w zgodzie z tymi wyborami. Ich czyny powinny służyć jako przykład tego, co można było zrobić. Równocześnie mogą służyć jako oskarżenie mówiące o tym, czego nie uczyniono. Mogą być też kagankiem rozświetlającym mroczny świat opresji. Ci, którzy przyszli na ratunek,
szlachetni, choć skromni, nauczyli nas, że nawet w piekle Holokaustu jednostka miała możliwość wyboru i zdolność do tego, by zachować się po ludzku, jeśli tylko tej jednostce nie było wszystko jedno i jeśli tylko ta jednostka miała odwagę. My ocaleli. Mamy wspólny cel z obecnym pokoleniem. Mam nadzieję, że ten cel dzielimy również z przyszłymi pokoleniami. Nie chcemy, aby przyszłość naszych dzieci wyglądała tak, jak nasza przeszłość. Chciałem to powtórzyć, ale Państwo przerwali oklaskami. Powtórzę mimo wszystko. Bo to jest rzecz najważniejsza. My, ocaleli, nie chcemy, by przyszłość naszych dzieci wyglądała tak, jak nasza przeszłość. Mam nadzieję i wierzę, że to obecne pokolenie będzie się opierać na wielkich tradycjach kulturowych ludzkości, przy zastrzeżeniu, że do tych tradycji włączymy pluralizm i tolerancję, ludzką przyzwoitość i prawa człowieka, które to rzeczy będą dostępne dla wszystkich. Równocześnie musimy sprzeciwiać się wszelkim przejawom antysemityzmu i rasizmu. Taki sprzeciw powinien być normą, a nie wyjątkiem. Wiele jednak jeszcze jest do zrobienia, Szanowni Państwo. Wszyscy w ten wysiłek musimy się zaangażować. Nikt nie może pozostawać jedynie widzem. Jest to dla mnie kwestia bardzo istotna. Tak istotna, że gdybym ja miał tylko taką władzę, to dodałbym 11 przykazanie do tych 10 powszechnie szanowanych przykazań. Nigdy, przenigdy nie pozostawaj jedynie obojętnym widzem. Tak więc wbrew nadziei, kontra spem spero, mam tę nadzieję, że ludzkość czeka lepsza przyszłość. Bądź co bądź, wszyscy mieszkamy razem na tej samej planecie. Być może w końcu zrozumiemy, że wszyscy jesteśmy jednym ludem. Być może zdołamy sprawić, że tragedia taka jak Auschwitz już nigdy więcej się nie wydarzy. Nie przydarzy się ani nam, ani żadnemu innemu ludowi. Urodziłem się jako Anszel Sieracki. W wieku 11 lat straciłem rodziców. Moją rodzinę wysłano do obozu zagłady w Chełmnie. Ja trafiłem do getta łódzkiego. W ciągu 5 lat stałem się ocalałem z getta w Zduńskiej Woli, ocalałem z getta łódzkiego, ocalałem z obozu Auschwitz-Birkenau, ocalałem z Marszu Śmierci, ocalałem z obozów Mauthausen, ocalałem z obozów Gunskirchen. Przetrwałem to nazistowskie piekło. Gdy wojna się skończyła, stanąłem wobec wyboru. Wybrałem życie. Wybrałem nadzieję. Wybrałem rozwój. Postanowiłem wyemigrować do kraju Izraela. Było to w roku 1945. Grupa młodzieży ocalałej z zagłady stanowiła moją nową rodzinę.
Zdecydowałem się zakorzenić w nowej ziemi, zjednoczyć z odmiennym, nieznanym społeczeństwem. Miałem zaszczyt służyć w policji osiedli żydowskich. Walczyłem w wojnach izraelskich i uczestniczyłem w tworzeniu państwa. Wybrałem także miłość. Jakże symboliczne jest imię dziewczyny, która stanęła ze mną pod chupą, Chaja, czyli ta, która żyje. Zmieniłem nazwisko na Asher Ud. Ud to po hebrajsku głownia ocalała z pożogi. Moje pokolenie, pokolenie ocalałych z Holokaustu, przybyło do państwa Izrael złamane, zbolałe i przybite. Lecz znaleźliśmy w sobie siłę, by zbudować wspaniałe państwo. Wiedzieliśmy, czym jest życie bez ojczyzny. Przekonaliśmy się na własnej skórze, jak bardzo jest ona dla nas ważna. 40 lat po wojnie odnalazłem swojego brata, Berla Sierackiego, który w wieku 13 lat trafił do obozu pracy i tak jak ja przeżył Auschwitz. Mam zaszczyt nosić tytuł Jakir Jerusalaim, zasłużonego mieszkańca miasta Jerozolimy. Miałem też zaszczyt otrzymać nagrodę Yad Vashem za całokształt działalności na rzecz ocalałych z Holokaustu. Stoję tutaj 72 lata po tym, jak stanąłem tu po raz pierwszy, jako 15-letni chłopak, przybyły w transporcie z getta łódzkiego. Stoję tu jako przedstawiciel tej garstki ocalałych, którym dane było walczyć, budować i tworzyć suwerenne państwo żydowskie, powstałe na gruzach żydowskiej społeczności Europy. Stojąc tu, pamiętam doskonale dzień, w którym po raz pierwszy stopy dotknęły tej przeklętej ziemi. Mam przed oczyma wszystkich tych, którzy przyjechali przede mną, ze mną, po mnie i już nie wrócili. Stoję tu i wspominam pierwszy dzień, w którym się tu znalazłem. Stoję tu po 72 latach z sercem pełnym nie tylko bólu i żalu, których nie ma z nami, lecz także dumy z faktu, że tu jestem i z tego, że ja i wielu innych ocalałych zdołaliśmy przetrwać i dać początek kolejnym pokoleniom. Wielką radością czekałem na 1 września 1939 roku, żeby zacząć dalsze kształcenie. Niestety napaść nazistowskich Niemiec na nasz kraj z nim weszły te moje zamiary. Już w zimie roku 1939-40 nastąpiła przymusowa przeprowadzka do terenu getta, które nazistowcy zmienili nazwę miasta na Litzmannstadt i getto Litzmannstadt. W getcie pracowałem w różnych miejscach, głównie w resorcie metalowym pierwszym, najpierw w warsztacie galwanizacyjnym, potem w blacharni, w końcu jako elektryk. Te lata, prawie ponad 4,5 roku, pobyt w getcie to hermetyczne odgrodzenie od świata,
ciężka praca oraz chroniczny, nieustający głód. Latem roku 1944 rozpoczęła się likwidacja getta i moją rodzinę deportowano w sierpniu wbrew przyrzeczeniu, iż we froncie w trosce o nas, o nasze dobro wobec zbliżającego się frontu zostaniemy ewakuowani do pracy w głębi Niemiec. Wbrew tym przyrzeczeniom znaleźliśmy się w Auschwitz-Birkenau, gdzie tego dnia zamordowano w komorze gazowej moją mamę i ciocię Ewę z Konina, zaś mnie i moje trzy siostry uznano za zdolne do pracy. Nastąpiła procedura pozbawienia człowieczeństwa, zacząwszy od rozebrania do naga i odebrania wszelkich osobistych rzeczy w łaźni, brutalnego usunięcia owłosienia z ciała, często wraz ze skórą, dezynfekcji płynem cuchnącym karbolem, co wywoływało bolesne pieczenie w okaleczonych miejscach, aż do ubrania w łachy, spodnie, koszula, kurtka i drewniaki. Tak nas zdegradowano do przedmiotów jednorazowego użytku, które wyczerpane, niezdolne do pracy, likwidowano, brutalnie uśmiercano. Przydzielono mnie do bloku młodzieżowego numer 10. Nie było zatrudnienia, to była kwarantanna. Rano apel, długie czekanie na SS-mana, żeby obliczył, że liczba więźniów się zgadza w danym baraku. Głodowe wyżywienie. Po apelu kawałek chleba i wodnista namiastka kawy. Potem w obiad wodnista zupa. To było wszystko. Bardzo cierpiałem głównie z osamotnienia, z oddzielenia, tak brutalnego oddzielenia od rodziny. I dokuczał mi bardzo ten czarny, ciężki, cuchnący, spalony mięsem dym, który nieustannie okrągłą dobę walił z tych kominów krematoriów, które było tuż za drutami kolczastymi. Szczęśliwą gwiazdą, jaką i także w dalszym życiu się szczyciłem, udało mi się umknąć z Auschwitz nielegalnie, niespostrzeżenie dla SS-manów i kapo. Przyłączyłem się do przygotowanego transportu do pracy poza Auschwitz. Między blokiem 16 a 18 spotkałem grupę nagich mężczyzn. Jak się zapytałem, co tam robią, powiedzieli, że zostali zarejestrowani, czekają na odzież, żeby wyjechać do roboty. I to słowo wyjechać stało się sygnałem. Spontanicznie, bez rozważania, w cieni bloku zrzuciłem te dwa lachy z siebie i się wmieszałem w tą grupę. Na szczęście nie sprawdzali przy wydzielaniu odzieży, bo gdyby mnie odkryli, że nie mam numeru, to by mnie zatrzymali i wtedy, jak się dowiedziałem po wojnie, w kilka dni później cały blok młodzieżowy poszedł do komory gazowej i nie miałem zaszczytu tutaj być z Państwem.